To było straszne piekło, przez co przeszłam. I że ja z tego wyszłam, Beatko, że ja z tego wyszłam po prostu. Wdzięczność Tobie nieograniczona i to, że służysz ludziom właśnie takim uwikłanym w takie choroby, w takie iluzje, że to, że Ty świecisz i wskazujesz ten drogowskaz, że tu jestem, tutaj ja pokazuję na Boga, tutaj uczcie się ode mnie, że Bóg jest, że jest dobry. I to jest takie ważne. To tamta moja historia, że tam ja wyzdrowiałam, to nie jest ważne. To ważne jest na poziomie większym niż tylko jednostki. Ale ty pięknie mówisz, bardzo ci dziękuję, Aluś, za te słowa, ale to z ciebie tak płynie z serca, no, Bóg jest taki piękny w tobie, że ta pokora. Beatko, nie wiem, ale to właśnie to uczucie, które jest w stosunku do Twojej osoby, to ja nie wiem, to pewnie zostanie odkryte mi w trakcie bycia w sercu z Bogiem i będzie mi pokazane, dlaczego tak jest, ale tutaj wdzięczność i to, że jesteś i że to robisz właśnie dla Boga i uczysz i świecisz i jakby uczysz tej miłości i jesteś tą miłością, bo ty nią jesteś i emanuje od ciebie. Ta miłość, ta energia, ten Bóg, ty go pokazujesz żywego. I to jest tak, wiem, że to jest bardzo ważne, co robisz. Że to, no, to jest coś, co, że ty się podjęłaś takiemu zadaniu, żeby iść tą drogą, która nie jest łatwa. No, ona nie jest łatwa. Ty jesteś jak Chrystus, który zbiera bicze cały czas z tego świata zewnętrznego, a idziesz i coraz wyżej, coraz jaśniej. To jest magią właśnie w tym twoim istnieniu. Że się nie poddajesz, że tak bardzo wierzysz w Boga i w Jego istnienie, w Jego wielkość, w Jego boskość i umiesz to przekazać. To jest cudem, że umiesz opowiedzieć w energii te słowa Twoje, ta miłość, że umiesz to przekazać. To jest ogromny dar, który ci został dany i rób to, bo to jest coś pięknego, to jest coś pięknego. Dziękuję Ci. Bardzo mnie zmotywowałaś, że ja chcę coraz bardziej służyć. Także na pewno tego nie zostawię i będę to robić. Będę to robić i będę ciągnąć dalej za sobą tych, którzy. Nawet jeżeli chodzi o moją osobę, to ja nie poradziłabym sobie bez ciebie. Jakby jesteś wielką, wielką pomocą, wsparciem dla mnie, wielką, wielką. Te twoje słowa, ta mądrość, ta wiara przede wszystkim, ta energia wiary, która jest tak mocna, ja chcę jej, ja chcę czuć tak, jak ty czujesz. Ja chcę to widzieć. Po prostu to pragnienie takie otwiera się w moim sercu, że ja chcę czuć tak, jak Beatka czuje. Ja pragnę tego i proszę o to. I będzie dane, każdemu będzie dane, tylko wytrwałość, tylko wytrwałość. Ja też przechodziłam drogę i jestem tak ogromnie wdzięczna za to, co czuję, co przeżywam, że Bóg jest, że tak bardzo kocha. Jestem tak bardzo też za to wdzięczna, bo ja też to przeżyłam, co ty, może nie na takim poziomie, może nie taka choroba, może nie taka sama kokardka, ale Nieważne, przeżyłam, tak, nieważne. ale Ten sam przeżyłam to. ból, ten sam Tą ból. pustkę w sercu przeżywałam przez wiele, wiele lat i to jest okropne. I wielu ludzi to przeżywa. Ja powiem tak, ja widzę, Bóg mi pokazuje, jak
większość ludzi nawet o tym nie wie, że tą pustkę ma, bo jest ona zasłonięta emocjami ego, tak? Różnymi nawykami, nałogami, zachciankami, które ciągle gdzieś tam kompulsywnie, byleby upchać w siebie dobre samopoczucie, tak? Jesteśmy uzależnieni od wielu, wielu, wielu rzeczy. Jedzenie, dopalacze różne, alkohol, no jest tego mnóstwo, czy imprezy, ciągły nałóg gdzieś tam, tak? Żeby coś się działo, akcja, akcja i reakcja, tak? To wszystko pochodzi z pustki w sercu, w tej czarnej, ciemnej dziury, której my nie mamy świadomości, że ona jest. Ja tak żyłam przez wiele lat i cały czas czułam, że coś jest więcej, coś jest więcej. I też doskonale rozumiem tych, którzy przechodzą przez to ucho igielne długo, bo ja też długo szłam i wiem, jak niełatwo jest z tego wyjść. Jak ja długo nie czułam, jak mnie ego odpychało od ludzi, którzy wierzą w Boga, jak moje ego też się prześmiewało, jak ja walczyłam z tymi ludźmi, bo ja byłam oczytana o Bogu. Ja też, że to wszechświat i w ogóle ja taka eskalowałam tym całym światem ezos, tych pokornych, czujących Boga, ja się prześmiewałam, kochani. I to cierpienie we mnie narastało, bo ja byłam taka mądra w oczytaniu, bo śledziłam wszystkie nowaliki, New Age i tak dalej. Natomiast ten ból narastał, aż w końcu musiałam klęknąć, tak jak Ela też opowiada. I to już nieraz na YouTubie wspominałam, nie będę się powtarzała. Najwięcej opowiadam na takich spotkaniach w realnej rzeczywistości, tak? Mamy różne przestrzenie, gdzie się spotykamy. Więc ja wtedy opowiadam najwięcej o swoim życiu, jak było mi niełatwo. Natomiast to złamanie, co tutaj usłyszycie w dalszej części nagrania, bo ja po prostu też rozumiem, jak to nie jest łatwo się przebić, ile ja wysiłku musiałam zrobić, jak zaczęłam dotykać tej miłości. Jak ja zaczęłam się w końcu przebijać do tego, tak jak ty, Ela, mówisz. Boże, jaka ja byłam wdzięczna, a jednak jesteś. Boże, jednak jesteś. Dotknęłam, żeby tylko tego nie stracić. Boże, żeby tylko nie stracić. I też jeszcze upadałam, bo nie znałam tej mapy. Jeszcze nie rozumiałam, jak się w niej poruszać. To we mnie wszystko narastało. Bóg mnie uczył kawałeczek po kawałeczku, jak jego odkrywać, jaką tajemnicą jest, jak się poruszać w tej nowej rzeczywistości, jak z tym sercem mieć kontakt, gdzie umysł ego cię wyrzuca i nie mamy kontaktu z tą przestrzenią. Jesteśmy na zewnątrz i nie widzimy tego, że jesteśmy. Uczył mnie wszystkiego. I ja zaczynam go poznawać coraz bardziej. Jest taki piękny. Ta miłość naprawdę, kochani, wystarczy za wszystko. I moja służba polega na tym, żeby zarażać tym ludzi, tym pięknem, tym królestwem, które naprawdę jest. I ono nie jest tego świata. Ono nie jest teorią. Ono jest żywe. Jest żywą energią, żywym światłem, które da wam, kochani, wszystko. Elu, pięknie ci dziękuję. 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 Witajcie, kochani. Dzisiaj jesteśmy razem tutaj z Elą dla was, bo tak poczułyśmy, że warto by było zrobić nagranie naszej rozmowy, gdzie Ela podzieli się z wami doświadczeniem swojego życia, jako swoim świadectwem tego, swojej podróży, jako dusza tego, co przeszła. Elę poznałam osobiście latem, miałyśmy okazję się poznać bliżej i poznałam jej historię. Poznało ją też kilka osób, gdzie mieliśmy spotkanie. I jest to tak piękna historia i czuję, że tak ważna historia, którą warto się podzielić. I Ela znalazła w sobie odwagę, żeby tą historią się podzielić, by mogła służyć innym, którzy mają podobne przejścia i są zagubieni. Więc co jeszcze bym tutaj chciała dodać, że znam wokół swojej przestrzeni, kochani, miałam przyjemność poznać i mam kontakt z wieloma ludźmi, którzy mają podobną historię jak Ela. Może nie taką idealną, ale podobną, jeżeli chodzi o pracę zawodową, o której wam Ela powie. I nie wszyscy mają odwagę po prostu
zaświadczyć, tak, swoją historią, ale to, co usłyszycie od Eli, to jest bardzo częsty wzorzec, z którym się zmaga wielu ludzi i po prostu sobie nie daje rady, bo nie rozumie, co się dzieje z nimi w ich życiu, nie rozumieją przyczyny i skutku. I dlatego myślę, że ta opowieść Eli dla Was będzie bardzo cenna. Więc posłuchajmy. Elu, witam Ciebie serdecznie i nasi słuchacze. Więc zapraszam Cię, kochana, do powiedzenia tego, co Twoje serce chce, czym Twoje serce chce się podzielić. Słuchamy. Witam serdecznie Was wszystkich, którzy gościcie na kanale Beatki. Jest to dla mnie wyzwanie być tutaj. To w pierwszym momencie był taki lęk, ale gdzieś tam z tyłu głowy mnie, w sercu była taka bardzo mocna informacja, że ja to muszę zrobić, że to Ty powinnaś to zrobić, bo ta historia może pomóc innym duszom, które są uwięzione, zawikłane w różnych sytuacjach na swojej drodze życiowej. I to może uświadomić pewne sytuacje. Te informacje, które przekażę, mogą uświadomić i pomóc zweryfikować pewne działania w ich życiu i zatrzymać się i sprawdzić to i popatrzeć, czy w mojej drodze nie dzieje się coś podobnego. I być może, taką mam nadzieję, że ta historia posłuży dla innych, żeby zweryfikowali swoje działania. Cudownie. Słuchamy, El. Może tak pokrótce przekażę swoją historię, która zaczyna się układać w jakąś taką całość, gdy te rzeczy się działy, nie było zrozumienia i często jakby zadawałam sobie pytanie, dlaczego to się mnie wydarza, dlaczego to te sytuacje są w moim życiu. Po prostu nie rozumiałam, że moja dusza prowadzi mnie przez różne turbulencje w moim życiu, żeby pokazać mi drogę, która prowadzi drogę do Boga, drogę do poznania Boga i drogę, która gdzieś tam w tym momencie coraz bardziej widzę ten drogowskaz, że zostałam przygotowywana, zmieniana do większych rzeczy, których nie rozumiem, których trudno mi jest powiedzieć, jak one będą wyglądać i na czym to będzie polegać, bo to wciąż jest dla mnie tajemnicą, ale rozumiem i czuję, że to jest związane właśnie z tym ogromnym procesem przemian na naszej planecie, które się dzieją i związane jest z tym czasem, który nadchodzi, tym innym czasem, którego jeszcze nie było tutaj na Ziemi. Są to ogromne przemiany, ogromne zmiany w energiach, które przygotowują nas na te zmiany i dusza wyznacza różne doświadczenia, żebyśmy przez nie przeszli, zrozumieli, wzmocnili się i podążali dalej. Może tak krótko powiem właśnie od początku, że gdzieś tam właśnie
Moja dusza prowadziła mnie już w jakimś tam kierunku tych zmian poprzez moje wybory życiowe. Gdzieś tam od początku w moim życiu była taka ogromna chęć pomocy innym, niesienia pomocy innym, służyć innym. I z tego też względu poszłam do szkoły pielęgniarskiej. Jestem pielęgniarką z wykształcenia, żeby pomagać, żeby służyć, żeby gdzieś tam taki wewnętrzny głos służenia, pomocy innym. I pracowałam w tym zawodzie wiele lat i spełniałam Tak. się, nie było. Ale po latach pewne zmiany, które zaistniały w moim życiu osobistym, rodzinnym, musiałam podjąć decyzję zmiany tego zawodu ze względu na trudność w pracy zmianowej, która niestety nie odpowiadała mi w tamtym czasie. Mam dzieci, mam dwójkę dzieci, córkę i syna, i zrodził się taki pomysł w mojej głowie, i też w jakimś sensie to było kontynuacją tego mojego zamiłowania do tej mojej pracy i do kontynuowania mojej drogi zawodowej w podobnym charakterze, i właśnie pojawił się pomysł, żeby zostać terapeutką. Więc zaczęłam przygotowywać się do tego mojego nowego zawodu. Zrobiłam szkołę masażu w Warszawie. Później przygotowywałam się, robiąc różne kursy, kurs reiki, radykalne wybaczanie, kinezjologię, dotyk dla zdrowia, channeling i bańki lecznicze. I powoli zaczęłam pracować jako terapeutka w swoim gabinecie, pracować z klientami, używać tych wszystkich terapii. I bardzo mi się podobała ta praca, bardzo lubiłam tą pracę. Okazało się, że te masaże lecznicze, których się nauczyłam, były bardzo pięknymi terapiami, zabiegami. Bardzo lubiłam je wykonywać i przynosiły określony efekt też u moich klientów, uwalnianie blokad, stresów, dolegliwości w połączeniu z innymi terapiami. Zawsze się wspomagałam też innymi terapiami, jeżeli klient wymagał tego. Skończyłam też kręglarstwo, więc jakieś takie sobie robiłam miksy tych różnych zabiegów, żeby być skutecznym i żeby pomóc danej osobie, która przychodziła do mnie. I trwało to kilka lat. Pracowałam, ilość klientów się powiększała. Z reguły to były klienci z polecenia. Nie reklamowałam się jakoś tak szczególnie na zewnątrz, głównie to właśnie rekomendacje. Bardzo byłam zadowolona z przebiegu tej pracy, z tego systemu, gdzie mogłam sama sobie regulować godziny pracy. To mi bardzo pomagało też być też matką dla swoich dzieci i ten czas jakoś dzielić między rodziną a obowiązkami. To trwało kilka lat tej mojej pracy w Polsce. Później nastąpił jakiś tam inny okres w moim życiu, gdzie
ponownie jakieś turbulencje w moim życiu osobistym sprawiły, że podjęłam decyzję wyjazdu za granicę. W 2007 roku wyjechałam z dziećmi do Irlandii, do Dublina. Właściwie to córka wcześniej wyjechała, później ja z synem dołączyliśmy do niej, do Dublina. I moim takim postanowieniem było, że jak wyjadę za granicę, to chcę kontynuować swoją pracę, nie chcę wykonywać innego zawodu. Spełniałam się w tym zawodzie, w jaki sposób widziałam, jak mogę pomagać ludziom, widziałam efekty. To było bardzo takie budujące mnie, że robię coś dobrego, że pomagam ludziom, te terapie są skuteczne. Były różne sytuacje, różne dolegliwości, z którymi się klienci zgłaszali do mnie. Były też wśród moich klientów kobiety, które nie mogły zajść w ciążę. I mam takich kilka przypadków, że po prostu podczas pracy z nimi, zabiegów, masaży, uwalniały się jakieś głębsze blokady i w cudowny sposób te kobiety zachodziły w ciążę, czy tam inne dolegliwości, z którymi przychodzili, czy rwa kulszowa, czy jakieś dolegliwości bólowe kręgosłupa, czy innych części ciała. Gdzieś tam wspierałam się tymi terapiami, które stosowałam i ogólnie jakby spełniałam się jako terapeutka, widząc efekty, jakie przynosi moja praca. Po przyjeździe do Dublina zatrudniałam się w klinikach, gdzie musiałam poszerzyć swoje umiejętności, więc następnych zrobiłam wiele kursów. Tutaj w Dublinie poszerzyłam swoją ofertę o pracę z gorącymi kamieniami, ze stemplami ziołowymi, tajskie masaże, masaż ciążowy, refleksjologię. Po kilku latach pracy podjęłam decyzję otwarcia własnego gabinetu i kontynuowałam pracę. Była to bardzo przyjemna praca, nie stresująca, w pięknej atmosferze, muzyki relaksacyjnej, przynosiła efekty. Miałam bardzo dużo klientów, byłam bardzo zajęta, bo ta różnorodność terapii, które oferowałam, bardzo podobała się klientom i rozwijałam tą swoją działalność, tą pracę z klientami przez następny czas i nic, że tak powiem, nic złego się nie działo. Po kilku latach z jakichś nieznanych mi powodów stwierdzono raka. Był to bardzo ciężki okres dla mnie, niespodziewany, nie spodziewałam się takiej diagnozy. System zdrowotny w Dublinie jest państwowym systemem. Są też prywatne kliniki, ale po prostu nie stać mnie było na zdecydowanie się
kontynuowania leczenia w prywatnej klinice. Na państwową opiekę musiałam długo czekać, więc pojechałam do Polski i tam w prywatnej klinice zrobiono mi operację. Na szczęście okazało się, że był to nowotwór niezłośliwy, więc wszystko się dobrze skończyło, ale to był bardzo taki ciężki dla mnie okres, okres zastanowienia się, okres przemyśleń, zwracania się do Boga, proszenie do Boga o pomoc. I po jakimś czasie wróciłam z powrotem do swojej pracy, kontynuując pracę jako terapeutka. W dalszym ciągu pracowałam z wielkim zaangażowaniem, zawsze dbałam o klientów, dbałam o ich komfort, o to, żeby być skutecznym. Miałam taki rytuał nawet, że każdemu klientowi czy klientce, któremu robiłam zabieg, jakikolwiek zabieg, to pod koniec zabiegu kładłam ręce na czole i na sercu i prosiłam Boga, żeby mnie wspierał w tych terapiach, żeby pomagał uzdrawiać te osoby, które do mnie przychodziły, żeby jak najskuteczniej usuwać te wszystkie dolegliwości czy problemy, z którymi się zgłaszali do mnie. Kontynuując tę pracę, po jakimś czasie zachorowałam na rwę kruszową. I tutaj znowu było wielkie zatrzymanie i przerwa w mojej pracy, co było bardzo trudne dla mnie, bo to takie zawsze towarzyszyło mi ogromne taka odpowiedzialność, przywiązanie do moich klientów, odpowiedzialność za nich, że ja jestem taka potrzebna, że ja muszę tam być i świadczyć tą pomoc, tę terapię dla nich. No i to był bardzo, bardzo ciężki czas dla mnie, w ogromnym cierpieniu i bólu. Przechodziłam tą chorobę, nie pomagały leki, bardzo długo leki nie pomagały. Ból był okropny, okropny. Spałam na podłodze, bo tak mi zaproponowano, żeby spać na twardym, więc spałam na jakichś tam kocach na podłodze w okropnych cierpieniach i bólu. Czekałam, aż te objawy się zmniejszą, ale to trwało. Trwało to dosyć długo. Korzystałam z fizjoterapii, z różnych masaży. Ostatecznie bardzo mi pomogły igły akupunkturowe. Trafiłam na bardzo dobrą terapeutkę z Japonii i te funkcje moje zaczęły wracać do zdrowia. I to w dalszym ciągu te przypadki, które mi się trafiały, w dalszym ciągu nie dały mi żadnego wejrzenia, co jest powodem, co mo może być powodem tego, że ja zapadam na te dolegliwości, bo moja praca nie przynosiła mi jakiegoś stresu. To była bardzo przyjemna praca, bardzo lubiłam tą pracę, pracę z klientami, te moje terapie, ta muzyka, ta atmosfera stworzona w pracy, bardzo relaksacyjna. Gdzieś tam w dalszym ciągu nie
nie przychodziło mi na myśl, że ja mogę przejmować, czy może nie przejmować, ale że moja praca może być powodem tego. Absolutnie nie kojarzyłam sobie, nie uświadamiałam sobie zależności między pracą z klientami a moim zdrowiem. I kontynuowałam tą pracę w dalszym ciągu. Lubiłam tą swoją pracę, podobało mi się. Byłam taka zaangażowana w tą moją pracę, w tą pomoc, w niesienie ulgi w różnych dolegliwościach. Trafiały się różni klienci. Miałam też klientów z jakimiś poważnymi schorzeniami, z nowotworami czy tam innymi chorobami. I też były takie, dużo było takich osób, którym byłam w stanie pomóc. Więc jakby to jeszcze bardziej umacniało mnie jako terapeutkę, że jestem taka skuteczna i że pomagam, że jestem w stanie usunąć jakieś schorzenia czy uzdrowić dzięki tym zabiegom, które wykonywałam, dzięki zabiegom też Reiki, moje dłonie zawsze były bardzo gorące, ten przepływ energii był bardzo silny, czasami aż mnie paliły te dłonie, więc wierzyłam w tą swoją skuteczność i ci klienci, których uzdrawiałam, umacniały mnie w tym, że jestem taką dobrą terapeutką, że mogę nieść pomoc. Zawsze było takie przy mnie też jakby potwierdzenie tego, że jakby zawsze jestem wspierana przez Boga, bo proszę Boga o pomoc w tej mojej pracy, żeby dzięki tym moim terapiom Bóg wspierał mnie w tych terapiach, żebym była skuteczna, żebym właśnie przynosiła tym moim klientom ulgę i osiągała jakiś zamierzony cel usunięcia dolegliwości, z jakimi zgłaszali się do mnie. Przychodziły. Wielkie zaangażowanie było z mojej strony, żeby uzdrawiać. No i zapętliłam się w tym bardzo, bo jakby mój umysł, moje ego bardzo mnie umocniło w tym, że to ja uzdrawiam, że to wszystko było z takiego poziomu fizyczności, człowieczeństwa. I to jakby, to trudno powiedzieć, ale jakby to stało się takim Bogiem dla mnie. Ja się poczułam taka bezpieczna w tym, że już nic więcej nie potrzebuję. Oczywiście to było wszystko na poziomie nieświadomym, że te wszystkie zabezpieczenia, które stosowałam w pracy, jakieś tam mentalne montowanie strumieni wody przy wejściu w drzwiach, różne metody oczyszczania, wypełniania gabinetu miłością, spokojem, energią zdrowia, miłości. Stosowałam te wszystkie techniki, które
tym momencie, kiedy to robiłam, one pochodziły z takiej fizyczności, z takich technik, z takich powielania wyuczonych procedur i absolutnie jakby nie wiązałam sobie tego, że w tym czasie, kiedy pracowałam, to miałam takie poczucie, że to wszystko, co robię, jest prawidłowe, że pomagam tym ludziom, że jestem taka potrzebna dla nich. Takie ogromne przywiązanie do mojej pracy. Ta praca stała się dla mnie wszystkim. Ja żyłam nią, żyłam tymi historiami moich klientów, tymi chorobami i zabierałam to ze sobą w swojej głowie, analizowałam, jakich metod użyć, a może to, a może igły, a może inną metodę, a może bańki, a może to cały czas we mnie żyło. Te wszystkie sytuacje, te wszystkie, każdy indywidualny klient jakby bardzo absorbował mnie i nie widziałam w tym absolutnie nic złego. Uważałam, że to jest normalne, że myślimy, że troszczymy się o to, że w jakiś sposób realizujemy się, może nie tyle realizujemy się, tylko że jesteśmy, że jestem skuteczna i taka potrzebna, taka nawet wyjazdy na urlop powodowały u mnie jakąś taką dysharmonię, że ja nie powinnam, że powinnam tam być, żeby im służyć, żeby być dla nich, że oni tam czekają na mnie i oni mnie potrzebują. Gdzieś jakby zatraciłam całkowicie się w tej pracy i w tej ważności, nie czując tego absolutnie, że moje serce było zamknięte, że to wszystko było takie zewnętrzne, takie nie była, mimo że podczas pracy sobie tam. Uzależniające, można by powiedzieć, uzależniające wręcz, Bardzo, bardzo. wyciągające twoją istotę na zewnątrz i tam po prostu to wszystko stało się twoim Bogiem, tak? Ten styl Tak. życia, praca, inni ludzie, czyli te wszystkie energie. Tak, to wszystko stało się jakby taki, zawładnęło moją istotą, gdzie całkowicie jakby ja jako ja nie liczyła się, nie patrzyłam na to, co się dzieje ze mną, a dusza pokazywała mi jakby dotykałam różnych dolegliwości w międzyczasie. Kierowałam się wtedy do Boga o pomoc, ale to też było bardzo płytkie, na bardzo płytkim poziomie. Jak teraz to oceniam, to takie było takie klepanie, proszenie o tą pomoc, ale nie było tego czucia, nie Był miałam. bardzo, Elu, ja tutaj tak troszeczkę będę dopowiadać, żeby słuchacze też bardziej zrozumieli to, o czym mówimy, bo to naprawdę jest świat niełatwy do zrozumienia. Po prostu był duży rozdźwięk między tobą a źródłem w tobie. I wtedy to kierowanie się jest bardzo płytkie, powierzchowne,
mentalne i my tego nie rozumiemy, że takie jest. Dopiero możemy to zrozumieć w odniesieniu, kiedy tą drogę przejdziemy do wewnątrz, tak jak tobie się zaczęło udawać, i z tej pozycji dopiero zaczyna się rozumieć i widzieć, na jakim poziomie, daleko od źródła, od Boga, od tej miłości, jak daleko byłaś, prawda? Tak, i później jeszcze inne doświadczenia, zapalenie Taki. taki czas na zwrócenie się do Boga. I już właśnie po tej rwie kurczowej, już zaczęłam jakby, moje serce zaczęło się otwierać i zaczęłam rozumieć, zaczęłam czuć, że sama nie dam rady, że muszę kierować się właśnie, prosić Boga o pomoc, o wsparcie, bo w tym bólu nic nie pomagało, więc jakby ta modlitwa i zwracanie się ku Bogu to przynosiło mi dużą ulgę, ale z tyłu w głowie był cały czas niesamowita taka siła i taki ciężar tego przywiązania do klientów, że mimo że byłam w tym cierpieniu i prosiłam Boga o pomoc, ale prosiłam Boga o pomoc po to, żeby mi pomógł wrócić do pracy. To było ważne. Nie sam kontakt z Bogiem, tylko proszenie Boga, żeby pomógł mi wrócić do pracy, to było najważniejsze. Praca, praca i moi klienci, to było priorytetem w modlitwie, żeby pomógł mi wrócić do pracy. Wróciłam do tej pracy oczywiście i zaczęłam w dalszym ciągu kontynuować pracę z klientami i trwało to przez następne jakieś kilka lat, może po tym zdarzeniu z tą rwą kurczową, to było 2-3 lata kontynuacji mojej pracy zawodowej, gdzie byłam bardzo zajęta, bardzo, bo gdzieś tam w jakimś, na jakiejś przestrzeni tych swoich usług, które oferowałam, były też takie przypadki, gdzie udawało mi się pomóc wyjścia z różnych chorób i to jakby też nie wiązałam z faktem, że to tak naprawdę te osoby, które były chore na raka, czy tam na inne choroby, to po prostu one miały gotowość na to, żeby uwierzyć w to, że to, co robię, to pomoże. I dlatego. Dokładnie, dokładnie. Ja tutaj przytoczę piękne słowa Jezusa. To nie ja, to twoja wiara cię uzdrowiła. I to jest to, czego my nie rozumiemy, próbując czasami na siłę, samemu tracąc swoje zdrowie, energię i na siłę próbujemy ciągnąć innych do zdrowia, a nie są na to gotowi. Zresztą efekt placebo też potwierdza to, Tak, co i mówisz, myślę, prawda? To są dowody, którym się trudno kłócić. i teraz to z całą odpowiedzialnością wiem, że to tak działa. Właśnie efekt placebo, że ta energia, która płynęła z moich dłoni, bo to była jakby fizyczna, odczuwalna energia ciepła, która płynęła z moich dłoni do ciał moich klientów i oni to czuli i oni jakby nie negowali tego, że tam coś nie działa, że ta energia płynęła i to była właśnie następna pułapka, która jakby w moim przeświadczeniu i w moim odczuciu było to, że to ta energia pomaga, że to ta energia uzdrawia. I mimo, że prosiłam Boga, ale prosiłam Boga
o energię Reiki. Pod nią się posługiwałam i dopiero później, już po latach, kiedy natknęłam się na ciebie, Beatko, to dopiero to zrozumiałam, jakie to puste było. Jak moja nieświadomość rządziła mną, moją istotą i I jakie to było. energią, i I energią. energię, Bo i to już nie energię. chodzi o samą nazwę, czy reiki, czy jakiekolwiek inne. Chodzi o to, że nasza zewnętrzna istota jako ego, to duchowe, o którym bardzo często mówię. Ja podobnie przechodziłam jak Elunia, więc doskonale rezonuję z tym i czuję to, co mówisz. Jak nasze ego kontroluje energię, która nie jest czysta. Nie jest, dlatego że ona płynie z naszego, jakby właśnie tej kontroli, tej zewnętrznej. To trudno jest wytłumaczyć, bo to się dzieje na poziomie energetycznym, wibracyjnym, gdzie to jest trudno przełożyć na te słowa, ale to nie jest Bóg w tobie, to nie jest, bo każdy człowiek tak naprawdę się sam uzdrawia i to jest cudowna technologia wpisana w każdym, dlatego każdy jest obdarzony tym dziedzictwem i każdy jest wolny, każdy jest Bogiem. Wewnątrz jest na ten cudowny, idealny obraz stworzony. Natomiast kiedy nasze ego, a żeby ten obraz przez nas emanował, to trzeba się temu źródłu poddać, czyli prosić o najwyższą wartość, którą uczuł Jezus, o królestwo. A nie o narzędzia, nie o techniczne rzeczy, bo to jest zewnętrzna rzecz z tego świata, która manipuluje energią i nie jest czysta, nie jesteś czysta i zawsze wtedy wchłaniasz do siebie właśnie energetycznie niższe wibracje innych. Tak to po prostu działa. Dobrze, Eluś, nie przeszkadzam ci. I tutaj właśnie ta ogromna świadomość tego właśnie, o tym, co powiedziałaś, jakie to było puste z mojej strony, nieświadome, że Boga prosiłam o coś zewnętrznego. Nie prosiłam Jego o pomoc bezpośrednio do źródła, tylko prosiłam, żeby uruchomił nasz protezę, która będzie działała w moim imieniu. A nie żeby działał w tym człowieku Bóg, Tak, źródło, tylko tak. chodziło cały czas o ty, o ja. A Tak. tutaj w tym wszystkim chodzi, że ja musi zniknąć i dopiero wtedy Boża moc, Boża łaska zaczyna płynąć. Okej. Dokładnie jest tak, o czym mówisz. I jakby kontynuowałam pracę dalej z klientami z wielkim zaangażowaniem, ale z moim ciałem czułam, że coś się dzieje cały czas, jakby narastało we mnie dużo napięcia, ogromne zmęczenie. Nie mogłam sobie. Nie to, że nie mogłam radzić sobie, bo radziłam sobie, tylko czułam takie ogromne obciążenie, które jakby obklejało moją istotę i ten ciężar, i coraz ciężej, i coraz ciężej. Nie rozumiałam absolutnie tych zależności. Nie wiązałam tego, że to przejmuje właśnie tą energię, tą karmę od moich klientów, przejmuje na swoją istotę i ciągnę ten balast, ten wór ciężaru, który mnie uginał coraz bardziej i bardziej. Dodam tutaj, bo nasze ego zewnętrzne, ono nie pozwala Bogu decydować o tej drugiej istocie, a ono chce ingerować, bo ono chce uzdrawiać. Dla ego jest nieważne, jaką Bóg wybrał drogę dla tej duszy, żeby mogła się rozwijać, a często dysfunkcje, choroby prowadzą, to już jest stan ozdrowieńczy, w który dusza wchodzi, tylko że kiedy się ego wtrąci, no to zaczyna tej drodze duszy przeszkadzać. I to jest ta ogromna różnica, że to nie Bóg decyduje, tylko nasze ego, jako terapeutka, też ten proces przechodziłam, na siłę chce po swojemu, żeby teraz, bo trzeba, bo to, bo tamto, a to tak nie działa.
I dlatego tej, o tej karmie, co wspomniałaś, że wtedy bierzemy obciążenia na siebie. Dlatego, że wtrącamy się w podróż duszy, gdzie to Bóg w tej duszy najlepiej wie, jak ją poprowadzić, żeby dusza mogła rozwijać w tej gęstości samoświadomość, rozwijać miłość, poznawać serce, uzdrawiać serce, bo kiedy jest miłość w sercu, czyli Bóg, bo Bóg jest miłością, miłość jest Bogiem, wtedy zaczyna ciało, wszystko w naszej istocie zaczyna ewoluować i powracać do zdrowia w sposób absolutnie naturalny. Dobrze, Eluś, oddaję Ci. Tak poczułam, żeby dopowiedzieć. Dobrze, dobrze, to bardzo pomaga. I dalej pogłębiałam się w tym stanie, całkowicie nie rozumiejąc zależności, bo wszystko niby się na zewnątrz mnie dobrze układało. Nie miałam żadnych takich jakichś sytuacji rodzinnych czy jakichś takich przeżyć, które miałyby przewidywać to, co nastąpi. Tutaj dążę do tej swojej choroby. Nie jest mi łatwo o tym powiedzieć, ale w konsekwencji jakby tej mojej pracy znalazłam się w szpitalu psychiatrycznym. Zachorowałam mentalnie. Mój umysł nie wytrzymał tego. Moje ciało nie wytrzymało tego ciężaru, który dźwigałam na plecach i stwierdzono schizofrenię. Był to bardzo ciężki przebieg choroby. Byłam całkowicie wycięta z życia. Znalazłam się w ogromnym cierpieniu, w ogromnym piekle, jakie umysł mi ofiarował na tamten moment. Ogromny lęk, strach. Tutaj jakby takim wiodącym zaburzeniem w moim umyśle był lęk o moje życie i życie mojej całej rodziny. Więc coś zewnętrznego, nie potrafię tego do dzisiaj określić, co to było, ale jakaś siła zewnętrzna chciała zabić moją rodzinę, całą moją rodzinę. Na tym polegała moja schizofrenia. Więc jakby wszystkie sytuacje w moim życiu, ten cały przebieg choroby, to był ogromny lęk o życie najbliższych. A wiecie, w tej pozycji matki, siostry, jak bardzo przywiązani jesteśmy do swojej rodziny. Jakby, jak bardzo mnie to bolało, jak straszne katusze przeżywałam, tego piekła. Moja osoba, moja twarz, moje ciało się zmieniło. Moje oczy widziały jakąś inną istotę, sytuację, które mózg mi kreował. Były tak okropnie straszne i takie przerażające. Słyszałam głosy, telefon do mnie mówił. Ogromny lęk, nie potrafiłam sama egzystować. Moja rodzina w tym czasie była ogromną, ogromną podporą dla mnie. Moja córka, która jest przepiękną, przepiękną istotą, objęła mnie opieką. Moja siostra, jedna, druga, opiekowały się mną. Robiły mi jedzenie, wyprowadzały mnie na spacer jak pieska, wprowadzały na terapię do lekarzy. Dawały mi leki do buzi. Nie potrafiłam egzystować samodzielnie, całkowicie. Całkowicie jakby zostało mi odebrane życie. Byłam szczępkiem istoty, osoby, która nie czuła. Moje serce zostało całkowicie, całkowicie zamrożone.
wszelkie emocje, które znacie, którymi się posługujemy, zostały zablokowane. Nie potrafiłam płakać, nie potrafiłam śmiać się, nie potrafiłam przytulić, nie potrafiłam, nic nie potrafiłam, nic. Po prostu ta choroba do takiej pozycji, do takiego stanu mnie doprowadziła i to trwało. Moja córka mieszka w Kanadzie, przyleciała z Kanady. Nie tylko raz, kilka razy to się działo, bo ten proces trwał kilka lat. Mieszkała ze mną, spała ze mną, karmiła mnie, prowadzała mnie, opiekowała się tak samo siostra naprzemiennie, która ma rodzinę, ma trójkę dzieci, a mimo to poświęcała ten czas dla mnie. I to trwało, i to trwało. Były momenty poprawy, szukałam pomocy, chciałam sama, jako sama też pomóc sobie, ale nie potrafiłam. Nie potrafiłam znaleźć niczego, cokolwiek by mogło mi pomóc wyjść z tego stanu. Oczywiście leki, lekarze, te terapie pomagały na jakimś poziomie. To absolutnie tutaj nie chcę powiedzieć, żeby odrzucać takie rzeczy, jeżeli ktokolwiek się znajdzie w takim stanie, bo one są na dany moment potrzebne. One pomagają wyjść nam z tego, z tej czeluści ciemności, z tych bardzo niskich energii. Ja bym tutaj, Eluś, dodała, że po prostu Bóg w nas wie, jak nas poprowadzić, żeby pomóc, tak? Więc czy to medycyna klasyczna, czy medycyna alternatywna, nie chodzi o to, żeby ją piętnować. Chodzi w tym wszystkim o naszą ludzką tożsamość jako ego, które zaczyna przejmować energię. A Bóg, ja znam też wiele uzdrowień ludzi, którzy się uzdrowili poprzez medycynę klasyczną. Również. Czyli po prostu nie ma reguł. Nie ma reguł. Nie, nie, nie A ma nasze ego reguł. jest takie, że ono jak już coś złapie, to monopol na to trzyma, także tylko to jest najlepsze, Nie. najświętsze, jedyna prawda. I to są te pułapki, w które wpadamy. I właśnie tak jak opowiadasz, Eluś, zaczynamy się źle czuć i tego nie widzimy, że mamy serca zamrożone, że w ogóle nie mamy kontaktu z Bogiem, a ego, tak jak ty opowiadałaś, też mnie pamiętam, a ego ci mówiło, że ty masz kontakt, że ty to z miłości, że Tak, to miłość jest, prawda? tak, Więc jak najbardziej. chcemy wam, kochani, pokazać te ukryte sztuczki i pułapki, w które wpadamy, których nie widzimy, bo ego jest bardzo sprytne. Okej. Okay. Tak, oczywiście, jakby w tym czasie, kiedy ja pracowałam z tymi klientami, jak najbardziej, jakby ja czułam tą miłość, ja czułam, jak otaczam ich tą miłością, że jak ja pragnę ich dobra, jaka jestem skuteczna w tym wszystkim, a ta skuteczność była tak skuteczna, że oni cały czas wracali. Oni cały czas wracali. Ja obracałam się jakby w kręgu tych samych klientów. Oczywiście dochodzili nowi, ale ci bazowi, oni cały czas wracali, więc ta skuteczność nie była skutecznością. To właśnie to, co powiedziałaś, że nasze ego i nasz umysł wmawiał mi o tym. Mój umysł mawiał mi o tym, że tak jest, a tak nie było. Tak nie było. Po prostu trzymałam ich na smyczy uzależnienia od siebie. I to nie było uzdrawianiem. To nie było, to nie pochodziło od Boga. To pochodziło właśnie od ego, od umysłu, wszystko zewnętrzne, 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 brak powiązania z sercem, brak łączności z Bogiem. To wszystko, tak jak ty to nazywasz, te protezy są zewnętrzne, a to, co jest zewnętrzne, nie uzdrowi nas.
Nie Czyli to nie było z uzdrowił. mocy, nie było to z mocy, tak Nie jak był. Jezus uczył, tylko to jest z energii zewnętrznej, która się różnie nazywa, różne dyplomy, różne dziedziny, bo teraz się zrobił tego wysyp i każdy może sobie kupić dzisiaj dyplom i zrobić kurs. Nie ma w ogóle żadnej weryfikacji, czy się nadajesz, czy nie. Jest to łatwo dostępne, bo się porobiły biznesy, tak? Natomiast to nie płynie z mocy. Oczywiście nie wsadzamy, kochani, wszystkich do jednego worka. My mówimy tutaj o sytuacji, która staje się powszechna, dlatego że takich osób jak Elusia jest mnóstwo, tylko świat o tym nie mówi. O tym się nie mówi. Tak? Tylko po prostu jakieś tam różne historie się tam ponakleja i jest cisza. Tak? Poza tym ci ludzie też nie mają odwagi często mówić, bo jeszcze są w tych energiach. Ale naszą intencją jest tutaj pokazać, bo dalej historia Eli jest, się rozwija pięknie oczywiście. Teraz przechodzimy przez ten najbardziej mroczny taki kawałek, ale w ten sposób chcemy pokazać Wam, żeby zacząć widzieć, żeby zacząć wiedzieć, żeby rozwijać samoświadomość i powracać do źródła, do miłości Boga. Bez miłości Boga nic nie zrobisz. Bez miłości Boga wszystko jest marnością nad marnościami. Jakkolwiek ego będzie piało i zachwycało się czymś, jest to marnością nad marnościami i w efekcie, prędzej czy później, i tak się przekonasz, że to było, tak jak Ela mówi, płytkie, płaskie, kiedy zaczniesz dotykać tego wymiaru, które jest królestwem w nas i mocą Bożą, która uzdrawia, bo odpala serca ludzi na miłość Boga, na Jego żywą obecność w sercu. I to jest to, do czego, kochani, zmierzamy jako kierunek Nowa Ziemia, kierunek Królestwa Światła. Nie ma innego przejścia. Dobrze, Eluś, oddaję Ci głos dalej. No i jakby w tym błaganiu i w tym szukaniu pomocy dla siebie, żeby wyjść z tej mojej strasznej choroby, szukałam właśnie różnych, w internecie szukałam różnych osób, które by mi pomogły. Wertowałam różne jakby propozycje, które niesie internet. Wchodziłam w te informacje, szukałam, ale to wszystko było puste, a to czułam, że po prostu przeszłam przez taki lęk, doświadczyłam takiego ogromnego lęku i strachu, że bardzo byłam wyczulona na tą energię lęku. I z tych przekazów, i z tych rozmów automatycznie mnie odpychało, bo ja tam czułam lęk. Tam w tych słowach, w tych oferowanych różnych metodach uzdrawiania było dużo lęku. I gdzieś to ja już to bardzo wyczuwałam i to było puste. Odsuwałam. W zasadzie to nie poszłam w żadnym kierunku oferowanym przez internet, przez osoby, które oferują różne coachów, duchowi, nauczyciele duchowi. Nie znalazłam tam niczego i moja siostra właśnie zaproponowała mi, żebym sobie zaczęła słuchać kanału Zygiego z Teksasu. I mówi, wiesz, on tam takie różne osoby zapowiada, może tam coś znajdziesz, może tam kogoś wyłapiesz, kto tam przychodzi z gości i może tam znajdziesz jakąś pomoc. I zaczęłam śledzić właśnie ten kanał Zygiego i rzeczywiście tam on spotyka się z różnymi osobami, które mówią o różnych właśnie przestrzeniach duchowych, o różnych metodach uzdrawiania i nie tylko. Jest tego różnorodność. I pewnego dnia trafiłam na nagranie Beatki z Zygim. I zamarłam. To było naprawdę, to było taki strzał. Zobaczyłam ją, moje oczy jakby wkleiły się w jej twarz, w jej usta, w to, co ona mówi, i takie zatrzymanie, o czym ona mówi.
co to jest, kto to jest? Takie pytania wewnętrzne we mnie, jakie światło, o co chodzi, jaka energia Ziemia, Boża energia Miłości. miłości, jakby to wszystko było takie dla mnie nowe, inne, jakby nie rozumiałam tego wszystkiego, ale za tym płynęła energia. Teraz już wiem, że za tym płynęła, za tymi słowami energia, bo to, co Beatka mówi słowami tego świata, ale energia tych słów nie pochodzi z tego świata. Ona pochodzi już właśnie od Boga. I ten moment, to był moment zwrotu w moim życiu. Zaczęłam słuchać, szukać informacji, o czym ona mówi. Zaczęłam słuchać tych informacji, tych nagrań, które były dostępne, tych medytacji. Znalazłam kilka, które jakby zaczęły rezonować ze mną i zaczęłam słuchać tego, o czym Beatka mówi, ale to z tej pozycji, z tego poziomu, w którym wtedy byłam, to te słowa nie trafiały do mnie tak w całości, bo to jest energia, więc jakby ja ich nie umiałam przyjąć, moja struktura, ta egotyczna, była zamknięta na tą informację, więc ja to robiłam maniakalnie. Te nagrania, które miałam dostępne, to ja je słuchałam i słuchałam i słuchałam i słuchałam i za każdym razem one były nowe. Tak jakby tutaj chciałabym powiedzieć właśnie to, co Beatka często o tym mówi, o tej wielopoziomowości naszej świadomości, że słuchamy czegoś i nam się wydaje, że wiemy, ale tak naprawdę to dopiero wiemy, jak to do serca wejdzie, jak ta informacja się zakotwiczy w sercu, jak zaczniemy czuć tą informację, bo dopóki ona jest tylko informacją taką werbalną, to ona nic nie znaczy. Ta informacja musi wejść w głąb nas, musimy czuć tą informację i zacząć żyć tym słowem, które niesie Beatka. Ona robi bardzo, bardzo heroiczną pracę. Jestem bardzo wdzięczna za to, że ona wybrała tą drogę, że idzie tą drogą. Jest to bardzo trudna droga. Niesie Boże Słowo, jakby toruje nam drogę do Boga, ucząc nam, jaką miłością piękną jest. I nie dałabym rady bez tego, o czym ona mówi. I to nie chodzi tylko w tej chwili o mnie. Ja czuję to bardzo mocno w tej chwili, że ona poświęciła się dla świata, dla całości, dla planety, dla wszystkich nas. To nie chodzi o jednostki, to chodzi o dużo więcej. Nie wiem, nie umiem tego wyrazić, ale czuję całą sobą, że to, co ona robi, jest bardzo ważne, bardzo ważne dla wszystkich. Bo to, że ja się uzdrowiłam, to, że ja zostałam dzięki niej i tym przekazom, które ona niesie uzdrowiona, to jest nieważne. Ale pomyślcie, że każdy, kto załapie tą moc, tą siłę, ten kierunek, który ona wskazuje, w którym ona podąża,
przeniesie to na swoje rodziny, na swoje dzieci, na swoich wnuków, sąsiadów, mężów, żon. Będzie wibrować tą energią w swoim życiu, wokół swoich bliskich, a oni też się będą zmieniać i te zmiany będą iść dalej i dalej, i ta energia miłości będzie się rozmnażać poprzez nas, nie tylko Beatkę. To nie jest tylko zadanie dla Beatki, to jest zadanie dla nas wszystkich. I musimy wziąć wielką odpowiedzialność za to, za swoje życia, żeby kontrolować te swoje ego, żeby widzieć, jak ono manipuluje nami, a robi to na każdym kroku, codziennie. Codziennie. Te myśli, które nas atakują, które blokują nam drogę do Boga. Musimy to zauważać i I za nimi nie podążać, i za nimi już nie umieć podążać. panować nad nimi, bo one będą jeszcze na pewno długo towarzyszyć nam i towarzyszą każdemu z osobna. Wiem, że bacy też towarzyszą, bo taką strukturą jesteśmy. Jest w nas jeszcze bardzo dużo tego bólu, tej nieświadomości. Bo kiedyś właśnie przepraszam, muszę wziąć chusteczkę, bo mi trochę tej nieświadomości. Kiedyś właśnie gdzieś przeczytałam, że to myślę, że to można przenieść, to właśnie porównanie, że świadomość to jest jak taki ciemny pokój, gdzie wchodzimy z latarką i zaświecamy tą latarkę i świecimy w jeden róg i ta przestrzeń się rozjaśnia i sobie myślimy, o, to tak wygląda świadomość, no to już wiem, ale przekierowujemy tą latarkę w inne miejsce, o, to inaczej wygląda, bo tutaj to światło pokazuje inny obraz. I przekierowujemy w inną część i tu w inny obraz. I jakby dopiero kiedy zapalimy żarówkę i światłość rozświetli cały pokój, czyli ta świadomość ukaże nam się w całości, to dopiero będziemy mogli powiedzieć, że o, ja jestem świadoma, ale ta świadomość to jest Bóg i musimy te punkty światełek łączyć ze sobą, te kropeczki łączyć, coraz więcej odkrywać, odkrywać, odkrywać. I nie można, tak jak słyszę nieraz od których osób, albo ludzie są nieświadomi, albo powinnaś być świadoma, ale świadoma czego? Każdy ma inne odniesienie. Każdy myśli, że o, ja to i to wiem, tego doświadczyłam. Tak wygląda świadomość. Nie, ona tak nie wygląda. Ona wygląda dla każdego inaczej. I to ta świadomość wygląda dla każdego na tyle, jest otwarta, na ile my pozwolimy tej świadomości wejść w siebie, w swoje serca i zacząć żyć tą wiedzą. A kiedy w serca Elu wpuszczamy świadomość, czyli miłość, bo w sercu zaczynamy świadomość czuć, a nie tylko o niej coś wiedzieć, to wtedy zaczynamy ją coraz szerzej widzieć, czyli coraz pełniejszy obraz obecności, która jest Bogiem, źródłem, światłem. I to dzięki właśnie temu pulsowi serca, który jest harmoniczny, bo kocha, bo stajesz się jednością z Bogiem w sercu.
Nigdzie indziej, nie mentalnie, tylko w sercu. I to jest stan szczęścia, który jest poza wszelką emocją. Ja to nazywam tymi zewnętrznymi, tą zewnętrzną duchowością usia siusia, która jest oparta na emocjach. Chwilowa radość, później smutek. Tak, radość, smutek, tego jest pełno wszędzie. To widzimy, ja też to przez to przechodziłam. Natomiast kiedy się Boga pozna, naprawdę się pozna, już nie tylko przez tą latareczkę, jak ty mówisz, nie przez to światełko, ale tu poznasz go, miłość, to światło rozbłyskuje wszędzie i ty zaczynasz widzieć całe spektrum i jesteś wolna, bo z tego spektrum, które ci się ukazuje jako różne potencjały, Jezus to nazywał wiele pokoi w domu Ojca, tak? Więc ty widzisz różne możliwości, zabawy w energię, w różne inne wymiary, w różne jakieś, czy to projekty, no różne rzeczy, ponieważ to jest ogromny ocean możliwości do zabawy w świadomości Boga, tak? W świadomości, która tworzy różne wymiary, których my nie jesteśmy na ten moment w stanie pojąć w ogóle, jakie one są. Są tak inne od naszego zrozumienia. Ale zmierzam do tego, że kiedy jest miłość, to ty od tych wszystkich zabawek, w które możesz się bawić jako świadomość, nie stajesz się uzależniona. I to jest to, do czego zmierzamy, do totalnej wolności. I to panowanie nad myślami, o którym Ela wspomniałaś, to panowanie może być prawdziwe, bo znam też wielu ludzi, którzy robią różne techniki medytacyjne, czy w ogóle się medytacją zajmują, żeby tylko po prostu wyciszać i pilnować obecność. I jak ja widzę, jak często jest to napięte, czyli przestrzeń mentalna naciągnięta, kontrola, że tu jam jest tak, że jest źródło, i wychodzi to z kontroli dalej, mentalnej, i ludzie tego nie widzą, bo jeszcze nie mają odniesienia. Też przechodzą te różne rzeczy. I nie widziałam, dopóki nie poznałam żywotności serca, jaki tam żar jest, jaka tam jest głębia magnetyczna, w której ty po prostu jesteś tak zakochana i to cię pochłania. I to jest ogromna wolność. I za cokolwiek się bierzesz, to ci wychodzi, dlatego że to jest miłość, w której nie ma możliwości deficytu, nie ma możliwości niczego, czego Bóg w tobie z miłości nie chciałby ustanowić. Wszystko musi wychodzić z tej miłości, bo to jest moc. To jest moc, to jest mądrość, to jest piękno, to wszystko ta inteligencja wie. Ona wszystko wie, co jest dla ciebie najlepsze. I kiedy w tej inteligencji się poruszasz, oddajesz swoje życie, oddajesz swoje serce, to zaczynasz widzieć, że twoje życie jest magiczne, magiczne. Tylko dlatego, że ty jesteś zakochana w Bogu, którego nie widzisz zmysłami, ale porusza twoim sercem. I ty z tej miłości, dla miłości, chcesz zrobić wszystko, co miłość w tobie ustanowi, że masz zrobić. I to jest to, czego chce nasza dusza. Dobrze, Luś, oddaję ci mikrofon. To właśnie te wszystkie sytuacje, przez które dusza mnie przeciągnęła, teraz zaczynają się właśnie układać w całość, że jakby teraz widzę sens tego, jaki ogromny sens był tego doświadczenia, że żeby wyrwać mnie z tych szpon, których nie byłam świadoma całkowicie, bo nawet to też jest ważne, że w momencie, kiedy już byłam w kontakcie z Tobą, z Twoimi nagraniami i zaczęłam już podążać w tym kierunku, zbliżać się, otwierać, może nie otwierać serce, bo ono było cały czas zamknięte, zablokowane, było bardzo trudnym procesem, żeby dostać się tam do wnętrza. Tyle było tam różnych barier, przeszkód, które nie pozwalały mi tego serca dotykać, ale w procesie to zaczęło się otwierać. Zaczęłam jakby ta boska miłość zaczęła wypełniać mnie i miałam takie
jakby już bardzo, miewałam bardzo piękne doświadczenia, gdzie czułam tą miłość, jak ta łaska Boża wypełnia mnie, jak mnie otula, jak mnie prowadzi, jak mnie uzdrawia, jak jest ze mną, jak przebywa ze mną, ale traciłam to. I znowu praca, i znowu praca, tak? No to nie jest praca, to jest jakby, jest bardzo brzydkie. Ćwiczenie poddawania się Bogu. Ćwiczenie poddawania się, właśnie, to jest piękne nazwanie tego, ćwiczenie poddawania się i uginania moich kolan. I wtedy O tak, a tego ego bardzo nie lubi. A kiedy to bardzo nie robimy, lubi. to łaska zaczyna spływać. I uginanie kolan, i pokazywanie, że sama siebie nic nie może zrobić. Nic, jesteś nicością tego świata, nic bez Boga zrobić nie możesz. Nic. I tutaj z mojego doświadczenia, z całą odpowiedzialnością mówię to, nic bez Boga nie jesteś w stanie zrobić. I dopiero jak zaczęły mi się uginać kolana i zaczęłam prosić Boga o to, żeby mnie wyciągnął z tego stanu, żeby już nawet nie prosiłam Go o uzdrowienie, tylko żeby wypełniał mnie, wypełniaj mnie i prowadź, wypełniaj, tak jak Ty to uczysz, wypełniaj moje serce, otwieraj moje serce. Naucz mnie kochać, bo ja sama siebie nie umiem kochać. Już byłam bardzo świadoma, że sama siebie kochać nie potrafię. To ty tylko możesz to uczynić przeze mnie, otwierając, wypełniając moje serce. I jak zaczęłam jakby dotykać tej miłości. Oczywiście ja jestem na bardzo początkowym etapie swojej drogi. Ja mam wielką świadomość, że ja dopiero jak babyś robię pierwsze kroki, ale już złapałam ten kierunek. Już zaczynam kontrolować siebie, swoje myśli, swoje działania, swoje słowa, które mówię do otaczającego mnie świata. Bardzo już kontroluje je. I jeszcze jak dużo w nas jest, pewnie każdy z Was ma to, właśnie to na ostatnim webinarze to powiedziałaś, to też tak bardzo mocno jakby widzę, jak bardzo jesteśmy przyklejeni do obgadywania innych, ale jak już jesteś w sercu z Bogiem, już to widzisz. I każdy jakby osąd płynący z Twoich ust już ci wbija szpileczkę, co ty robisz. Zastanów się. I właśnie zwracać się wtedy do Boga o miłość i błogosławić te osoby, te sytuacje, które pojawiają się w naszym życiu i ćwiczyć tą miłość w sobie poprzez właśnie kontrolowanie naszej egotycznej struktury, naszego umysłu, który cały czas przeszkadza i nie pozwala nam iść tą drogą. Tak. A Odcina. dlatego też jest napisane, jako dla mnie są to święte słowa, na które zawsze zwracam uwagę, kiedy się nad tym zastanawiałam i dopiero później zaczęłam je rozumieć, że to cisi i pokorni posiądą ziemię. I to jest chyba najpiękniejsze w tej drodze, że możemy kochać i mieć światło, Bo taka właśnie jest miłość, cicha i pokorna. Ego takie nie jest. nie żądając podziękowań, ukłonów, po prostu robić to dla miłości. I to jest Tak. I nie najpiękniejsze. na pokaz, nie na Nie na pokaz, pokaz. tylko tu w prawdzie dla Ciebie, Boże, Tobie chcę służyć. Twoją miłością chcę być. Ją tylko czuć. I wtedy, i to jest ta droga właśnie, cicha, pokorna i budzi się w sercu ekspresja, która cię popycha do tej służby. I ta służba jest bardzo, bardzo przyjemna. Chce ci się żyć
Chce ci się pomagać, i to jest zupełnie pomoc dla innych, która płynie z zupełnie innej przestrzeni, że ty robisz to nie dla innych, ale robisz to dla Boga, o którym nie wstydzisz się już powiedzieć tego, że dla Niego to robisz, bo ego się wstydzi. Dlatego Bóg jest bardzo hejtowany też przez świat duchowy, ezo, tak? Gdzie właśnie zewnętrzne protezy, zewnętrzne substytuty, kryształy, uzdrawianie różnymi metodami, kręgami, rytuałami, to stało się Bogiem i nie ma pokory, żeby przyznać się do tego Boga wewnątrz, że mam z Nim relację, że go słucham, że go kocham i za tą pokorą i ciszą, a nie na pokaz, za tą pokorą i ciszą idę i wtedy dopiero zaczyna płynąć przez ciebie prawidłowa energia, częstotliwość, którą ludzkie serca wyczuwają, że to jest prawdziwe. To jest prawdziwe. I ponieważ serca nam się otwierają coraz bardziej, my wszyscy stajemy się coraz bardziej sensytywni i coraz bardziej w serca nam pokazują, bo serce jest Bogiem, tak jak często powtarzam, że zaczynamy odczuwać różnicę wibracyjną i coraz bardziej odczuwamy fałsz. Umiemy odróżnić, co jest fałszywe, co się podszywa pod Boga, a co jest prawdziwe, bo nasze ego bardzo się pod Boga podszywało przez wszystkie nasze wcielenia. Zresztą no, podszywanie się pod Boga, no, przykład religii chrześcijańskiej, najbardziej krwawa religia, tak? Gdzie w imię Boga, w imię Słowa Bożego, ile ofiar było, tak? Ile krucjat, ile wojen, ile no, nieszczęścia, tak? Przelanej krwi. No i to wszystko jest właśnie nasze ego, które żyje w każdym, kochani. W każdym. To nie jest to, że palec tam jest ktoś winien. To jest energia, która żyje w matrycy ludzkości i ona jest jedna. Jako bardzo przebiegła inteligencja, i ona rządzi w nas wszystkich. Tylko my myślimy, ponieważ nas dzieli na kawałki, że ja, on, tamci, oni i tak dalej, to my myślimy, że w tym podzieleniu, właśnie w tym rozłamie, że ja to nie, że to on, a to tak nie jest. To jest ten osąd wewnętrzny, o którym mówi Era, że ty nie widzisz, jak to cały czas do ciebie gada. Bo ty tego głosu nie odróżniasz, nie rozumiesz, że tobą rządzi, że on osądza ciągle i że przez niego nie czujesz miłości Boga, bo to w naszych sercach żyje, tam jest prawdziwa wojna. Natomiast kiedy przebijasz się do miłości, do tej obecności, zaczynasz czuć tą wolność i tą totalność, tą głębię, ten magnetyzm, tą intymność, którą nawiązujesz z tym wymiarem miłości, to na tle tego zaczynasz umieć widzieć w końcu, odróżniać ten głos, który jest fałszywy, od tego, co jest tobie prawdziwe jako miłość, której ty stajesz się wolna, bo czujesz rodzica, który się opiekuje całym twoim życiem, nie masz prawa mieć deficytu przy Bogu, nie masz deficytu w niczym. Jest tak obfity, to jest stół pański, który czeka cały czas na swojego syna marnotrawnego, tak jak znamy w przypowieściach. Więc tutaj w Królestwie Boga niczego nie jest w stanie ci braknąć. To jest, kochani, ten wymiar, w który wkraczamy, i do tego wymiaru wprowadzi cię tylko czyste, kochające serce, które wielbi Boga. Za co wielbi? Za miłość, którą jest, za piękno, którym jest, za łaskę, którą jest, za obfitość, za moc, za potęgę, za chwałę, którą jest. I tym samym, czym jest, ciebie obdarza twoje serce, twoją duszę, twoje życie i wszystko staje się dobre. Ego znika w tym obliczu, w tej rzeczywistości, w tej częstotliwości. Dlaczego? Dlatego, że ono nie pasuje. Ono jest nieharmoniczne, ono jest zaprzeczeniem właśnie tej prawdy, która czyni nas wolnymi. I w tej prawdzie możesz wszystko. I w tej prawdzie ty nie masz prawa być chory po prostu. Dlatego ja mówię o tym programie terapeuta i pacjent, że to jest silny program, w który też ego się bardzo lubi bawić. Dlaczego? Bo ego chce chorób.
Ego chce, żeby były choroby, dlatego że bez chorób nie ma nieszczęść, nie ma traumy, nie ma tej energii, którą tworzymy, tak, w naszych sercach jako częstotliwość, która nas zniewala. Dlatego Jezus to wiedział, dlatego nie bawił się w różne terapie, sposoby, tylko po prostu podchodził, patrzył w serce i widział, czy dusza jest gotowa i otwiera w tej gęstości, w tym ciele, czy otwiera, wybiera wyższą wolę, ma gotowość na miłość i wtedy miłość przez siebie przepuszczał, bo kochał, a kochał, bo wielbił Boga, a wielbił, bo cały czas na Niego patrzył, w Jego obecności żył i tego się uczymy, idąc po tych śladach. I druga strona, druga osoba uzdrawiała się w sposób automatyczny, dlatego że po prostu w nim widziała odbicie siebie, prawdy tego, kim jest, a jesteśmy potężni, przepiękni, wartościowi, bo jesteśmy stworzeni na cudowne, słodkie, kochające oblicze Boga. I to jest to. A zobaczcie, no nie wejdziesz do tego królestwa, kiedy jesteś, tak jak Ela opowiada, uzależniony od ego i od tych bogów, które są, no miłości, nie da się z nią coś zrobić, coś wymazać, coś przestawić, coś techniką oddychania wymusić, czymkolwiek. Nie da się. Nie da się, dlatego że to jest już zewnętrzne i to coś wymusza, a to coś chce płynąć samo, nienaruszone. Ono nie może być naruszone przez twój umysł, przez twoje ego, które właśnie oddziela cię automatycznie, tak? Bo jest na zewnątrz. No dobrze, Eluś, oddaję ci z powrotem mikrofon. Ja jeszcze pamiętam, że ty mówiłaś, że był taki moment w twoim życiu, że ty właśnie się znalazłaś w tym szpitalu, z niego wyszłaś i ponownie wróciłaś, bo dalej ci ego robiło psikusy, tak? I że ten No, gabinet, co miałaś, no. tak. Wiesz, w trakcie rozmowy to umyka, ale bardzo dziękuję, że to przypomniałaś. Więc jak już byłam przy tobie, słuchając tych nagrań i uzdrawiając się, jak zaczęłam czuć się już lepiej i stabilniej w moim umyśle, to oczywiście najgłębszym jakby takim moim pragnieniem było powrót do pracy. Znowu. Ten program właśnie się włączył, tego przywiązania, tego uzależnienia od mojej pracy i otwarłam gabinet na nowo. Wcześniej, w trakcie choroby przez rok, opłacałam czynsz, który nie był niski, bo tu w Dublinie mamy dosyć wysokie ceny najmu, po to tylko, żeby mieć furtkę powrotu. Później zamknęłam ten gabinet, ponieważ mój stan się bardzo pogorszył i jak już dzięki Tobie ten mój stan polepszył się, to ponownie go otwarłam. I po okresie 1,5 miesiąca, więc bardzo krótki okres, trafiłam z powrotem do szpitala z podobnymi objawami. Napadł paniki, lęku, to co wcześniej przeżywałam. Ponownie wróciłam do szpitala. I jakby w dalszym ciągu nie łączyłam tego ze sobą. Nie łączyłam, że to właśnie ta praca, posługiwanie się, jak to ty nazywasz, tymi protezami, zamykało mi drogę do serca, do miłości, do Boga. I dalej jakby to było tak mocne, tak zniewalające mnie, że ja jakby nie widziałam jeszcze, jakby nie wiązałam tego z tym, że to właśnie ta moja praca powoduje to, że te stany wracają. I dopiero jakby zewnętrzne środowisko, moja córka mówi: Mamo, czy ty tego nie widzisz? Zobacz, czyż to ta praca powoduje te twoje stany i pogorszenie się tych stanów. Mówi: Zostaw to, zamknij to, ja ci będę pomagać. Jakby tutaj też była taka duża jej wsparcie, że ja przestałam się bać o pieniądze.
bo co tutaj było głównym takim motorem powrotu do pracy, że stracę dochód, że nie będę miała Czyli lęk pieniędzy. egzystencjonalny, który nam wszystkim towarzyszy. Bardzo mocny A właśnie to i nie tutaj jest miłość, a nie. to nie jest Bóg, to nie Nie. jest Jego łaska, I to nie przyjdzie Jego łaska. chodziło o to, że przestanę pomagać klientom, że nie będę im służyć, że nie będę ich uzdrawiać, tylko największym jakby lękiem tutaj był fakt, oczywiście nieuświadomionym. Oczywiście to nie było uświadomione dla mnie, że to jest to, że ja się jakby boję o swój byt. Oczywiście to absolutnie moje ego nie wiązało tego z tym faktem, ale tak było, że to ten lęk i to przywiązanie do tych pieniędzy, do zarabiania, rozumienia, że pieniądze tylko pochodzą z naszej pracy, a tak nie jest. Tak nie jest i to mi już zostaje pokazywane bardzo mocno teraz. Więc na pewno już nie podejmę pracy zawodowej i ta przestrzeń została mi całkowicie zabrana. Całkowicie. Nie ma jednego milimetra we mnie, która pragnie powrotu do pracy. Jednego. Teraz się otwierają inne przestrzenie właśnie służby dla Boga, bycia z Nim, zapraszania Go do swojego życia, proszenie o Jego obecność, bycia, przebywania w tych przepięknych energiach miłości i im bardziej jesteśmy bliżej Boga, tym bardziej nasz świat zewnętrzny uzdrawia się. I to jest mi pokazywane po prostu. Mój świat zewnętrzny, moja rodzina, różne sytuacje zostają w cudowny sposób uzdrawiane. To, co nigdy miało nie nastąpić, następuje. Mam dwie wnuczki, których absolutnie nie spodziewałam się, że przyjdą na świat i te dzieci też nie są przypadkowo, bo one uzdrawiają moje dzieci. Są wymodlone, ponieważ nie były planowane, nie były za bardzo chciane w planach, tak? A twoja modlitwa zmieniła całkowicie sytuację, tak? I to są te cuda, kochani, które są, kiedy jesteśmy przy Bogu. I to wszystko łagodnie i naturalnie płynie. Wokół się w środowisko uzdrawia, właśnie tak jak Elunia mówi. Rodzina się uzdrawia, wszystko wraca na miejsce, po prostu i to jest ta łaska. I moja egzystencja jest zaopiekowana. Naprawdę nie mam nic mniej niż miałam, jak pracowałam. Nic mniej. Może nie wydaję tyle pieniędzy, ile wydawałam, ale to nie było potrzebne. Wydajemy ich za dużo, niepotrzebnie. Nagromadzenie niepotrzebnych rzeczy, na wyjeżdżanie na egzotyczne wakacje, które w tej chwili jakby straciły w ogóle wagę, w ogóle ważność tego, jak wcześniej gdzieś tam Nawet piękno nawet traci, dlatego że piękno. miłość Boga i bycie w skromności jest o wiele piękniejsze. Co nie znaczy, że tutaj nie chodzi o umniejszanie, tylko chcemy pokazać, jak Bóg jest atrakcyjny ponad wszystko, co jest na zewnątrz tego świata. Jest o wiele bardziej atrakcyjny. Jak właśnie przez ostatnie miesiące, bo teraz dużo przebywam u córki, pomagając jej tam w opiece nad wnuczką, bo mogę sobie na to pozwolić, bo nie pracuję. I oni wyjeżdżali na Hawaje, stamtąd jest akurat niedaleko. Już wcześniej byłam też z nimi właśnie na Hawajach. Mówi, mamo, jedź z nami. Mówię, córko, nie, ja chcę zostać. Więc zostanie same z sobą i możliwość bycia w modlitwie, medytacjach,
słuchaniu nagrań, spacerach było bardziej atrakcyjne dla mnie niż wyjazd na Hawaje. Nie chciałam, ja tam byłam, widziałam. I na pewno nie byłaś zmęczona tak jak po powrocie z Hawajów, bo my wiemy, jak to jest po tych różnych podróżach, a z Bogiem ty jesteś świeża, Tak, jesteś a tutaj odnowiona. jeżeli też chodzi o moją energię życiową, to jest absolutnie cudem. Jest absolutnie cudem. Jest tyle we mnie chęci, witalności, energii. Teraz ostatnio właśnie miałam takie tutaj wizytę mojej córki właśnie z rodziną, z tą 2-letnią wnuczką i przy 8-godzinnej zmianie czasowej ona nam nie spała. Nie spała nam do trzeciej, zasypiała o trzeciej, o czwartej, o piątej nad ranem. Ja w ogóle nie byłam zmęczona. W ogóle. Jakby moja córka mówi, mamo, może się połóż w ciągu dnia. Ja mówię, nie, nie trzeba, ja nie mam potrzeby takiej. Po prostu ta energia, to światło otula Właśnie, ja nas. bym to nazywała bardziej nie energią, a światłem, bo za Światło. energia to też jest słowo takie wypłaszczone przez świat, nie? No bo przecież jest dużo energoterapeutów i o tej energii i nią manipulacji to też dużo się wie, słyszy, ale często to są zewnętrzne energie, a tu chodzi o światło. Chodzi o to czyste światło, które jest wibracją i w nim po prostu się czujesz ty dobrze. I to się rozprzestrzenia, masz I też. witalność, i to się rozprzestrzenia na całą Twoją rodzinę, na ludzi, z którymi się ocierasz. Tak, i to bardzo mocno widzę właśnie w kontaktach z ludźmi, jak one ożywają, jakby te rozmowy i jakby one są teraz inne. One są jakby takie. Ludzie się otwierają, obcy ludzie, jakby nawet w sklepie gdzieś jakaś rozmowa z ekspedientką i ona zaczyna mi opowiadać o jakiejś sytuacji, która się zdarzyła w jej życiu. Jestem jakby przypadkowym klientem i takie sytuacje, no ja wiem, że ona jakby to światło, które niesiemy, powoduje, że ci ludzie dobrze się czują przy tobie. Dokładnie, dokładnie tak jest. Cudownie. I jeszcze dodam tutaj to, co Ela powiedziała, że bo ktoś może sobie zarzucić ego, umysł, może zarzucić komuś ze słuchaczy. No tak, no ale to przecież, no to wiadomo, no jak sobie przeszło na emeryturę, na rentę, tak, no to przecież dostaje pieniądze od państwa. No to co Nie. to jest tutaj za to, Nie. ale wiesz, wielu słuchaczy z poziomu ego słucha, dlatego tu czuję, żeby dopowiedzieć, że bardzo się mylisz, bo to nie tak jest. Dlatego, że jesteśmy prowadzeni do tego, że Bóg w nas, świadomość w nas wie, że nas wyciąga z oprogramowania zewnętrznego, w którym my bardzo wierzymy, że wszystko pochodzi ze świata. I to, co jest cudowne, że miłość to honoruje te wszystkie poziomy świadomości. I dopóty ty wierzysz, że z zewnątrz, to ci z tego z zewnątrz daje, tak? Natomiast kiedy znikną emerytury, kiedy znikną renty, kiedy zniknie zasilanie przez państwo, to kiedy będziesz przy Bogu, to się przekonasz, że i tak będziesz zaopiekowana, twoja egzystencja, i będziesz mieć dawane, czy to w postaci manifestacji w portfelu, czy na koncie, czy jeżeli nie pieniądze manifestowane, to po prostu jedzenie, rachunki, wszystko opłacone i po prostu jest. I to jest to, czego w co umysł świata nie wierzy. To jest ten stół pański. Tylko twoja wiara ograniczona stopniuje ten pański stół w tym, co naprawdę chce ci Bóg dać. Czyli pokazać, jak potężną mocą i manifestacją światła, które natychmiast manifestuje wszystko, bo już naukowcy udowadniają, że wszystko pochodzi z energii fotonowej, ze światła wszystko pochodzi. I to światło będzie się coraz bardziej przebijać przez materię, nawet tą nieożywioną. I będziemy żywą obecność dotykać, że Bóg jest, Królestwo jest. Ale nie będą go widzieć ci, którzy nie mają oczu z ducha, uszu z ducha i przede wszystkim serca
zatopionego w miłości Boga. Nie będziesz tego widzieć, bo to jest prawo częstotliwości, po prostu. Dlatego tak zachęcamy, żeby poznać źródło, poznać Boga, poznać prawdziwą miłość, a nie tą, o której blebla ego, bo to jest puste, to jest zewnętrzne, to jest pułapka, to jest mamiące. Dlatego Jezus mówił o wysypie fałszywych proroków. A zobaczcie, ile tego jest, ile tego powstało. Tego, co Jezus stawał przed świątynią i wywalał to stoły, dlatego że widział, że to umniejsza, że to jest ego, które we wszystkim musi mieć interesowność i na pokaz, na zewnątrz, tak jak ci faryzeusze, cudownie jest pokazane w tym serialu The Chosen, jak wystają na rogach i się modlą na pokaz, tak? A czy to samo nie jest w kościołach? No przecież to jest to samo, co je, i to jest fenomenalne. Jak hipokryzja potrafi nas mamić, że ludzie wiążą dalej, że Jezus, ale nie przekładają jego nauk, które pokazywał, prostotę wchodzenia do królestwa, tylko trzymają się właśnie tych faryzeuszy, o których on mówił, że są jak groby pobielane, stają na rogach i modlą się na pokaz, a dokładnie to samo jest w kościołach. Oczywiście, kochani, nie wsadzam, zawsze to podkreślam, nie wsadzam wszystkich do jednego worka. Ja tylko pokazuję worek, który jest popularny w zachowaniach, czy jest to, co jest widoczne, rażące, a jak wielu daje tej hipokryzji dalej się daje mamić, że Bóg jest w murach, jest w kościołach, jest w obrazach, jest na tych ołtarzach. Jezus to wszystko pokazywał, że to jest fałszywe. I to są ci fałszywi prorocy, czyli fałszywe kierunki, które nas przekierowywują na zewnętrznych bogów. Czy to będą religie, czy to będą protezy, to wszystko to jest to samo. Zewnętrzni bogowie, którzy jako energia, ponieważ jesteś na zewnątrz wyciągnięta, w twoim sercu buduje to nieharmoniczną częstotliwość, bo jesteś na zewnątrz. I ta częstotliwość sama z siebie się buduje, czyli odgradza cię odczucia obecności Boga, wymiaru, z którego pochodzisz. Odgradza cię po prostu. Tak to działa. Dobrze, No Elu, tak. oddaję z powrotem mikrofon. No to absolutnie tak jest i to fakt, Właśnie, bo że widziałam po twojej minie, że chciałaś tutaj coś dopowiedzieć z tymi tak. pieniędzmi, co powiedziałam, no. Tak, dokładnie tak jest, jak ty mówisz, że jak oddajemy się w sercu Bogu, to On się nami opiekuje. On się zaopiekuje wszystkim. I przychodzą do mnie pieniążki w formie fizycznej ze źródeł, których nigdy bym się nie spodziewała. Po prostu dostaję prezenty, moja rodzina mnie wspiera różne jeszcze inne sytuacje się pojawiają. Po prostu one są. One są. I to skinęło właśnie, jakie to jest chyba najpiękniejsze w tym wszystkim, jak pójdziemy za tą prostotą, bo to jest takie proste, tylko módl się o miłość, módl się o Boga, żeby On był w Twoim sercu, a resztę Ci będzie dane. I tak jest. Ten spokój, ten Boży spokój, że nie muszę się już martwić o nic, tylko i pielęgnować tą miłość w sercu. To, Żeby wielbić Boga, widzieć, bo to miłość a robi. On daje, a On daje, naprawdę daje i niczego mi nie brakuje. Nie mówię, że tam opływam w jakichś luksusach, ale Ale nawet nie masz łaknienia przy Bogu na takie nie, rzeczy, prawda? nie, Bo nie, miłość jest atrakcyjniejsza, nie rozrywa cię nie, na zewnątrz nic. nie, absolutnie, absolutnie, jakby najpiękniejsze to jest w tym, że nie wiem, co będzie, ale prowadź mnie. Wypełniaj mnie i prowadź. Nie wiem, co będzie jutro, nie wiem, co się wydarzy, ale ufam Tobie i idę tą drogą. I przyznasz, Ela, że to powoduje stan szczęścia?
Że nie wiesz, to jest właśnie wolność od umysłu, który kontroluje życie, kontroluje jutro, ją ciągle chce wiedzieć, a to właśnie nas obciąża i odrywa od miłości Boga. Po I w prostu. tym, jest tyle wolności i tyle prostoty właśnie, że nie musimy myśleć, nie musimy wymyślać tych afirmacji, tych własnych modlitw, tego proszenia, tego wymyślania, co ja bym chciała, co ja bym chciała, żebyś ty mi nie zrobił. Jakie Zostawić to. marzenia, jakie tam marzenia ja mam, i ego już wtedy zaczyna A, wymyślać pragnienia na absolutnie. zewnątrz. A Bóg wie. Bóg wie najlepiej, on się zaopiekuje w najlepszy, najcudowniejszy sposób dla ciebie. Tylko. I jeszcze dodam, że daje z górnej półki i on sam ci twoje marzenia przed tobą manifestuje. I to jest łaska. To jest łaska, że wtedy ty naprawdę się tym zachwycasz, bo to nie jest mentalne, tylko to jest żywe, to czujesz, że to z miłości te cuda pochodzą, i dopiero wtedy się tą realizacją wyższych marzeń, które są od Boga, ty się zachwycasz i to płynie z duszy, to płynie z wielbienia, to płynie z chwały. A to jest taki stan szczęśliwości wewnątrz, że ty więcej nic nie chcesz. To ci wystarcza. Tak, tylko właśnie być w tym pięknie, otulonym tą delikatnością, tą swobodą, tą wolnością, taką wolnością i takim jakby beztroską, taką beztroską, że ty nie musisz się nic martwić, Czyli jak że dzieci, bądźcie jak dzieci, to wejdziecie do królestwa. Można by to śmiało porównać, prawda? Te słowa piękne. tak, że ty nie masz pragnień, bo ty masz wszystko. Ty już masz to. Masz to wszystko, czego pragniesz, zawarte w tym świetle. Także nie ma pragnień, to wszystko odchodzi. I to jest najpiękniejsze, właśnie to, że jeżeli pielęgnujemy to w sobie i przelewamy to na innych, to się pomnaża. To się staje mocniejsze, to się jakby buduje, nagromadza się i jakby to trudno tak jest wytłumaczyć słowami, ale to bycie właśnie to jest ta esencja, to jest to do czego powinniśmy dążyć i tego się trzymać. Czyli Królestwo Boże. Królestwo Boże to jest stan Królestwa Bożego, o którym mówił Jezus, i on w nim żył, i dlatego miał taką energię, że tłumy za nim ciągnęły i te ślady jego dotychczas pozostały, bo to jest moc. To jest to, co zapowiadał. Teraz właśnie, kochani, coraz bardziej wkracza do naszej rzeczywistości. Jest wielu nas już, którzy w tym żyją, tak jak Ela też w to wkracza. Wielu z nas na tej planecie jest, którzy w tym żyją. I teraz właśnie to jest czas, kiedy zaczynamy się tym królestwem dzielić, tą emanacją, poprzez poddanie, że to Bóg decyduje o wszystkim w naszym życiu. Miłość decyduje o wszystkim w naszym życiu, a ty stajesz się wolna. I zaczynasz żyć w łasce otrzymywania, a otrzymujesz, bo masz gotowość na przyjmowanie. A masz gotowość na przyjmowanie, bo jest twoje serce jest otwarte. Kiedy serce nie jest otwarte, łaska nie może się do ciebie dostać, ponieważ ty jej przeszkadzasz i żyjesz w zmaganiu. Żyjesz w zewnętrznej energii, umysłu, emocji na zewnątrz i nie widzisz królestwa. Nie jesteś do niego dostrojona. Dlatego to jest, kochani, tak ważny czas przejścia na drugą stronę zasłony, do którego was, do zasłony, tej nowej rzeczywistości, do której was gorąco zachęcamy, żeby poznać Boga, jak piękny jest ta miłość. Cudownie, Elu. Czy chciałabyś jeszcze coś powiedzieć?
ze swojej historii, bo tak, no przeszłaś to wszystko, czyli ten drugi etap, gdzie znalazłaś się w szpitalu, to też zaczęłaś intensywnie się nawracać z powrotem na swoje wnętrze, na swoje serce do Boga i zaczął stan uzdrowienia w ciebie z powrotem wchodzić, tak? Tak, to działo się w procesie. To nie był taki proces jakby spektakularny, że to było, zadziało się w jednym momencie, ale to był proces jakby kontynuacji modlitw, co nie było proste. Co nie było proste, ja tutaj też nie powiedziałam tego, że podczas tej choroby się obraziłam na Boga i się strasznie obraziłam na Boga, że jak ty mogłeś mi takie coś zrobić, że ja taka byłam oddana i tyle dobra niosłam dla innych i tak wspierałam i tak pomagałam i starałam się jakby być dobrą osobą dla innych na zewnątrz, w relacjach. Za co ty mnie ukarałeś? To było jakby taki bunt się zrodził, nie umiem tego powiedzieć, ale no taka właśnie Taki taki ból bunt. się po prostu zapisał w tobie. Tak, Ból tak, tak, taki, ból, tak, tak. z którym niełatwo sobie poradzić, dlatego że obraza na Boga jest największym bólem, który nosimy. To jest bardzo duży ból. Taki ból, dokładnie taki ból, ale w konsekwencji ja już wiedziałam, że to jest jedyna droga, żeby z powrotem wejść na tą ścieżkę modlitw i proszenia o miłość, o łaskę. Więc na początku nie potrafiłam się modlić. Nawet zwykła modlitwa, Ojcze nasz, ja musiałam napisać sobie na kartce i chodziłam właśnie w tym szpitalu i tą kartkę studiowałam, czytam inne modlitwy i musiałam fizycznie czytać tą modlitwę, bo mój umysł wypierał to. Nie rób tego. To nie jest dobre, to nie jest potrzebne dla ciebie. I Tak, ja może tutaj. tu Eluś, ja tutaj coś powiem też ważnego, bo akurat dotknęłaś tego momentu takiego naprawdę ważnego, że zewnętrzna częstotliwość, którą nazywamy ego, tak, nazywane jest też często siłą ciemności, tak, tą niską wibracją, która jest oparta na lęku, która nas odcina od świadomości miłości. Jest to naprawdę potężna siła, która kiedy zaczynasz się chcieć nawracać, zmieniać i zaczynasz chcieć ten wysiłek robić, to ta siła będzie ci przeszkadzać. Ona przeszkadza. Miej tego świadomość, że właśnie dlatego, że ci przeszkadza, będzie się opluwała modlitwy, będzie się prześmiewała z Boga, z jakiejś łaski, ze światła. W świecie duchowym jest tego pełno arogancji ludzi na temat Boga, bo lepiej nazwać coś wszechświatem, że Bóg to wszechświat. Nie, Bóg jest czymś więcej niż wszechświat. Bóg jest czymś więcej niż mnóstwo wszechświatów, w których jest nieskończona liczba. To jest coś więcej. To jest miłość, do której ego ma ogromne wyparcie, prześmiewa, jest wulgarne, używa zastępczych słów, owijając znaczy, taką zasłonę duchową, tworząc to, co Ela opowiadała. Ja często też o tym mówię na YouTubach i bardzo nie chcę prostoty. Będzie cię odpychać od modlitwy, będzie cię odpychać od serca, gdzie ono będzie nazywać, że ty jesteś w sercu. Tak, tylko że tam nadal nie czujesz miłości, a ty nie wiesz, bo nie masz odniesienia, bo nie dotknąłeś, nie wiesz, czym jest Boża miłość, nie wiesz. Umysł na to nakłada
na taką miłość zewnętrzną z osobą, którą jesteś zakochany. Do tego porównuję, tak? Ale to jest cielesne, to jest zewnętrzne. Ta miłość jest inna. Każda miłość ludzka jest formą uzależnienia, dlatego że jest oparta na zewnętrznej sile przyciągania i odpowiadania między sobą na swoje uwarunkowania. I my o tym nie wiemy. A ta miłość jest inna, ona jest wolna. Ona jest wolna i to jest. Nie da się tego powiedzieć, jaka ona piękna jest i że ci wystarczy. I prowadzi cię do wolności twojej duszy, do wieczności ta miłość cię prowadzi, a nie do przywiązania do kogokolwiek, czegokolwiek na zewnątrz siebie. Więc to właśnie ten moment, co Ela mówi, to posłuchajcie, bo to jest ważne. Ja przeszłam mnóstwo ludzi w swoim życiu i nadal też przechodzę, dotykam tam, gdzie Bóg mi stawia, On mnie prowadzi. On mi mówi, on mi przekazuje, jakich słów użyć, co powiedzieć, w jaki sposób komuś pomóc słowami, tą łaską, nie protezami, ale tą łaską, którą ja czuję w sobie i czuję serce drugiego człowieka. Co to serce, które ja nazywam Bogiem, chce usłyszeć? To się po prostu wie w tym wymiarze, kiedy jesteś przy Bogu. I to, co tutaj jeszcze chciałam właśnie dodać, że kochani, co nie znaczy, że my mamy te wszystkie protezy rzucić. Ja też przechodziłam przez świat protez, z których korzystałam. Natomiast później to naturalnie ode mnie odpadło, bo to mi się wydawało w ogóle niepotrzebne, kiedy Bóg bezpośrednio ci przekazuje i czujesz, no czujesz miłość, która płynie do drugiej osoby i czujesz jej serce i wiesz, co masz powiedzieć i wiesz, że jak to wyrazisz, to dotyka głębi drugiej osoby i ból schodzi. Ból schodzi, bo serce się otwiera. I cokolwiek ja bym chciała w tym tutaj użyć, no to jest to dla mnie no marne, no wręcz przeszkadzające. To, co Ela porównała właśnie, kiedy tej łaski zaczęła dotykać z tym, co przeżywała wcześniej, tych mnóstwo dyplomów, które miała i technik, jak one przeszkadzają. Ja dopiero później to w sercu też zobaczyłam, kiedy poznałam Boga. Także też przechodziłam etap, o którym Ela teraz mówi. Jak ego przeszkadza i nie chce, i ono zrobi wszystko. Ja znam, kochani, mnóstwo świadectw ludzi, którzy może będzie taka przestrzeń, że będę o tym opowiadać też. Może niektórzy się zgodzą, żeby też w takich audycjach wystąpić. Kiedy zaczęli się nawracać na Bożą miłość, czyli zrzucić z siebie te wszystkie fasady, które i te duchowe najbardziej, których ego bardzo nas obwija. Kiedy zaczęli chcieć wkraczać na tą drogę, to wiecie, jak często prosta modlitwa Ojcze Nasz nie była w stanie przejść im przez gardło, to co mówi Ela. Czy w ogóle mówienie bezpośrednio do Boga, bezpośrednio, wtedy dopiero zaczyna wychodzić ego, siła, energia, która ci na to nie pozwala i ty zaczynasz to widzieć, co nadal nie znaczy, że sobie zaczynasz z tym radzić. Dopiero zaczynasz wtedy widzieć, jakie to jest silne, jakie to jest niefajne, jakie to jest ciężkie, jakie to jest brzydkie. Zaczniesz to widzieć. I to jest taki etap ciemnej nocy duszy, że tak powiem. Mnóstwo ludzi w świecie Ezo jest uwikłane w to, a mówią o 5D, mówią o różnych wymiarach, o tym, że jesteśmy w przejściu, że światło i tak dalej. A spojrzysz w jego serce. Tam w ogóle nie ma światła, nie ma miłości. Jest ego, które jest zachłyśnięte cywilizacjami, przejściami, różnymi rzeczami, a serce zamknięte i ta istota nie widzi, że ona nie przechodzi. Ona cały czas jest na starym poziomie, chełpiąc się tymi różnymi rzeczami, a brama jest zamknięta. Brama jest zamknięta i z tego mnóstwo, kochani, dookoła. I dlatego ja tak ostatnio troszeczkę tą armią istot światła, które żyją w prawdzie, bo czują Boga, widzą różnicę tych fałszywych kierunków, które mamią cały czas ogromnym przepływem informacji, sensacji. A to w sercu dalej nie jest królestwo Boga. To nie Bóg w tobie to robi. Nie trzymasz się tej prawidłowej ręki, tej nawigacji, która jest tylko miłością.
Ty masz ją tylko dotknąć, nią się stać, się do niej przytulić, żeby się nią stawać w jedności z Bogiem. I cała ta wiedza Ezo o tych różnych przejściach i planetach, cywilizacjach, jakie są atrakcyjne i channelingach, ty tego nie musisz. Ty tego nie potrzebujesz. Miłość jest inna. Ona jest prosta. Ona po prostu chce Cię kochać i chce, żebyś czuł jej miłość. I w niej wszystko odpada, bo to są kolejne i kolejne nakładki iluzji wchodzenia gdzieś do jakiejś innej rzeczywistości, która jest tutaj, a Ty jej nie widzisz, bo patrzysz gdzieś tam na przepływ sensacji i nie rozumiesz, że brama jest tu. W twoim sercu i ty nie czujesz miłości, bo brama jest zamknięta. Oczywiście go nazywa różne rzeczy, że to jest miłość, tak? Ale to już żeśmy powiedziały. Także właśnie ten moment, co Ela mówi, jakbyś mogła, Ela, właśnie pokazać, jak to jest, bo ja też to przechodziłam, jak jest moc zewnętrzna, która ci nie pozwala wchodzić do miłości Boga. Tak, 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 tak dokładnie jest, jak mówisz, że to nas wyrywa, to nam przeszkadza, to nie chce, żebyśmy to robili. Jak chciałam się modlić z głowy, z umysłu, z pamięci, to nie potrafiłam, uciekały mi słowa, mówiłam: Ojcze nasz, nie wiedziałam, co dalej mam powiedzieć, nie znałam słów. Więc tak jak mówię, z kartką pisanych modlitw, a że miałam czas, bo w tym czasie byłam chyba z 3,5 miesiąca w szpitalu, bo to były takie długie okresy, więc miałam dużo godzin, więc z tą kartką miałam bardzo dobre warunki stworzone, bo był taki ogród na zewnątrz duży, z którego mogliśmy korzystać, z tą kartką, z butelką wody i spacerowałam i zmuszałam się, przełamywałam tą strukturę egotyczną do usunięcia się z drogi, i to był długi proces. To nie było proste, to nie było łatwe. To była modlitwa, modlitwa, modlitwa godzinami, codziennie, codziennie. I do tego, bo tu już znałam, bo już z Twoich. Eluś, i na pewno też widziałaś, jak nawet na początku mówiłaś modlitwę, jaka ona była inna, mentalna, pusta, a jaka się zrobiła później, teraz, kiedy zaczęłaś się przebijać do światła, prawda? Absolutnie. Znaczenie słów i moc tych słów jest tak ogromna, jak I tu się teraz. czuję, jak to wibruje w tobie. Tak, To jest tak. potężna moc. Jakie te modlitwy są piękne, jakie one są mocne, jaka piękna wibracja, jakie znaczenie tych każdego słowa, jakie jest głębokie. I wtedy jeszcze dodam, że już znałam, jakby jak pracujesz i jak nas uczyć, żeby łączyć tą Matkę Ziemi z Bogiem Ojcem, to miałam jakby niedaleki dystans do morza. Mogłam wychodzić ze szpitala samodzielnie, miałam takie przyzwolenie, więc chodziłam nad morze i tam uczyłam się pracy z energią matki. No, nie pracy, ale jakby połączenia. Poznawać ją, tak. Poznawać energię matki Ziemi na boso, na morzu, nad morzem, godzinami. Modląc się, prosząc, wypełniaj mnie, wypełniaj mnie, wypełniaj, proszę, wypełniaj mnie. I oczywiście to na początku było takie puste, takie nic nie czujące. Nie czułam tej energii, gdzie ona jest. Sama fizyczność to nie jest to. Same chodzenie po boso, po wodzie czy po plaży to nie jest to. Ale z czasem jakby ta praktyka powodowała to, że ta energia zaczęła mnie wypełniać odczuwalnie, fizycznie. Czułam, jak ta energia wpływa do moich nóg, jak kuleczki energii zakotwiczają się w moim brzuchu. Wchodziły takie kuleczki energii, co
co jakby było dla mnie bardzo dziwne, ale już wiedziałam, nie bałam się tego. taka świeżość w tym jest, nie? Tak, już się nie bałam, już wiedziałam swoich przekazów łączyć się z nią, poznawać ją. Jako ten I żeński aspekt Boga w nas. tak, i ona zaczęła właśnie pięknie wypełniać mnie. Zginęły moje symptomy związane z, jak to się nazywa, symptom nerwowych nóg. Więc jak się kładłam spać, moje nogi wierzgały. Nie umiały się jakby utrzymać w spokoju, tylko drażniło mnie coś cały czas w tych nogach. Musiałam je poruszać, szczepywać, wstawać. Bardzo, bardzo takie nieprzyjemne. I to była adrenalina, która uwalniała się poprzez nogi, ale jak zaczęłam już łapać tą świadomość i w tym momencie prosić Matkę Ziemi, proszę wypełniaj mnie. I ona to mi zabierała. Ona natychmiast, jak zaczęłam się łączyć, natychmiast ona wchodziła w moje nogi, rozluźniała to i zabierała mi tą nerwowość i mogłam spokojnie czy medytować, czy modlić się, czy zasnąć. Także to były etapy pracy, praktyki. To nie dzieje się spektakularnie. Te energie są bardzo, bardzo delikatne. Takie. No nie z tego świata, nie? Nie z tego Takie, no świata, nie? tak trudno je określić No. właśnie, bo one są Bo to jest inny wymiar, to jest inny coś wymiar, tak. dokładnie, to światło jest taką lekkością, taką miłością, takim otuleniem, takim trudno jakby to nazwać właśnie słowami, jakby czym one są. Czym one są, ale jakby w procesie uczę się przebywania w tych energiach, proszenia, Boskich energiach. Zawsze ja to lubię podkreślać, bo bo energii różnych jest mnóstwo, tak? Więc chodzi o boską energię, o światło Boże, o tak. światło, o tą miłość, prosić o nią każdego dnia, bo wiem, że jakby dużo jeszcze jest w moim sercu przestrzeni do uzdrowienia, do wypełnienia miłością, bo cały czas jakby z serca wychodzi ten ból i wychodzi, 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 ale teraz jakby może nie mamy kontroli nad tym, bo to nie jest kontrola, tylko z miłością, ze światłem, to uzdrawianie jest takim procesem bardzo, powiedziałabym, przyjemnym, takim, że czujesz ten ból, który się uwalnia, ale ta miłość otula ten ból, przychodzi zrozumienie, przychodzą łzy, uwolnienie i jakby ta droga jest na pewno dużo, dużo przyjemniejsza niż oczyszczanie karmy poprzez ból, cierpienie, choroby. Jakby jest, może nie jest łatwo. Czy próbowanie coś zrobić z tą karmą, żeby się oczyścić, prawda? To jest No, zupełnie inny wymiar, tak. absolutnie Bo to nie robisz ma. z Bogiem, którego czujesz i ty wiesz, że to Bóg w tobie to robi, a ty się temu przyglądasz i jest to bardzo przyjemne. To staje się bardzo przyjemne, bo wtedy wpuszczasz miłość, która w sposób lekki, przyjemny uzdrawia twoje serce, pieści je, kocha je, rozprzestrzenia. I to jest to, o czym mówisz, bo robisz to z Bogiem, a nie z siebie. No bez Boga bym nic nie mogła zrobić. Mam pełną świadomość tego, że nic, nic, absolutnie nic bez Boga. Wszystko pochodzi z miłości Boga i ze światła. Wszystko, Tak, wszystko. i miłość jest najwyższym stanem świadomości, do którego zmierzamy jako ewolucja. Nie ma żadnego innego Boga.
Obojętnie jak go nazwiemy, bo czasami ludzie w komentarzach, a dlaczego nie nazwiesz Boga, a dlaczego przecież tylko Jehowa, przecież tylko ktoś tam i różne nazwy. No nie, Bóg jest miłością. Miłość nie ma nazwy, ona po prostu jest i to jest prawdziwy Bóg i On jest jeden. Dla każdego taki sam, jako miłość. I to jest amen. I nie ma żadnej filozofii do tego. Po prostu jest miłość i kropka. I w miłości żyjesz w łasce. I tu chodzi o miłość, którą faktycznie czujesz, a nie tylko o niej wiesz i opowiadasz, tylko ją przeżywasz w intymnej relacji jako twój wewnętrzny kościół, tu, cicha izdebka. I twoje serce wyśpiewuje Alleluja na chwałę źródła, chwałę Boga. Tak, kochani, żyją wszystkie istoty w wyższych wymiarach, w Królestwie Światła. One wychwalają, wielbią Boga. Miłość. Tak żyje natura. Tak żyje natura, tylko my nie słyszymy tymi uszami jako zewnętrznymi zmysłami, ale cała natura, każde drzewo, kwiatek, one żyją w wielbieniu źródła wibracyjnie. Wibracyjnie to jest ten stan taki alleluja wewnętrzny, tylko my nie mamy tego świadomości, bo żyjemy w umyśle. Natomiast kiedy serce się aktywuje twoje, bo jesteś przy Bogu, bo żyjesz w Jego królestwie, to ty czujesz chwałę Bożą dookoła, jak wszystko wyśpiewuje tą chwałę. I to są te nowe oczy, kochani, które zaczynasz otwierać i zaczynasz czuć inny wymiar, że królestwo tutaj jest. Mimo, że wielu ludzi w tym nie jest, w to nie wierzy, ale esencja ich serca i tak tutaj jest i dlatego ty kochasz, bo to widzisz. Widzisz źródło w każdym człowieku, to jest cudowne. Elu, także twoja historia jest przepiękna. Coś jeszcze chcesz dodać, tak? Kurczę, bardzo, bardzo teraz jeszcze mocno jakby nie, otwiera się takie przede mną właśnie odczuwanie tej jedni, że rozumienie tego, jakby rozumienie poprzez serce, że nie jesteśmy oddzieleni od siebie, że jesteśmy połączeni, że tak naprawdę to, co ty o tym mówisz i mówisz i mówisz, ale jakby to musi przyjść to zrozumienie poprzez serce, że ta jednia, że tak powinniśmy dbać o siebie nawzajem. I tak dużo ludzi właśnie pointuje na tą ciemność i nie rozumieją tego, że ta ciemność jest w nas samych. To tutaj jest ciemność, to jest właśnie nasz umysł, nasze ego, to jest ciemność i na tym mamy panować. Nie nad ciemnością na zewnątrz, żeby właśnie rozumieć to, że jak jest ta choroba, to nie jest coś, co Bóg by chciał tobie zrobić, czy ciebie ukarać, tylko to jest łaska. Łaska dana od Boga, żebyś przeszła przez ten ból, przez tą chorobę i otwarła serce na Boga. Tak, bo kiedy to robimy, to wtedy poznajemy, że to nie Bóg chce naszego cierpienia, ale sami sobie je robimy jako ego, właśnie jako ego, które się od Boga odcina. Natomiast kiedy wybieramy miłość Boga, to po prostu zaczyna z nas to schodzić i na tle tego, i pewnie masz takie też doświadczenia, i ja też takie miałam, że na tle tego cierpienia, które przeszliśmy, to my z pozycji, kiedy zaczynamy poznawać miłość Boga, tą łaskę, to mamy nowe oczy, nowe spojrzenie na swoją dysfunkcję, na swoją chorobę, na swoje cierpienie. Budzi się w nas wdzięczność, bo na tle tego my możemy kroczek po kroczku poznawać, jaka miłość piękna jest na tle kontrastu, czyli tego stanu wibracyjnego, w którym byliśmy niedawno, a teraz jesteśmy gdzie indziej. I dzięki temu też, kochani, mamy większe zrozumienie, kiedy sami przechodzimy taki proces właśnie powoli, cierpliwie, tak jak Ela mówi, u mnie też to trwało długo, bo wtedy większa mądrość się w tobie rozwija.
Taka głębia zrozumienia miłości kawałeczek po kawałeczku, jak ona działa, jaka ona jest piękna, jak bardzo cię kocha, jak bardzo ci pomaga. Ty zaczynasz to widzieć tym wewnętrznym wzrokiem z ducha i zaczynasz to celebrować. Ta celebracja, to jest to piękno. Celebracja miłości, która wchodzi w ciemność i zaczyna objawiać swoje światło. I dzięki temu, że ty sama przeszłaś kontrast, to dzięki temu, że przeszłaś, to wiesz, a dlatego, że wiesz, to poznajesz Boga i umiesz to doświadczenie nim emanować, że innych rozumiesz, co przechodzą. A kiedy nie ma zrozumienia, jest poniżanie, jest machanie, jest lekceważenie, jest ciągle osąd i ciągle walka, ciągle niezgoda, ciągle jakaś definicja, ciągle jakieś przekonanie, a to jest właśnie ciemność. To jest nasze ego, to jest nasze oprogramowanie, które odcina cię od zrozumienia, czym naprawdę jest miłość. Jaka ona jest głęboka, jaka potężna, jaka piękna i jaką wolność przynosi. No i to piękno to jest. A je się odkrywa na tle kontrastu, to piękno. To jest cudowne. Także do zrobienia jest dużo. I ty też pewnie, Elu, teraz widzisz, prawda? Tak, Do oczywiście, żeby zrobienia w sensie, żeby służyć Bogu, służyć światłu, tam, gdzie światło chce wejść, żeby je emanować nim. Nie to, że coś robić, to Bóg w tobie zdecyduje. To ty masz być narzędziem Boga, narzędziem, które służy i Bóg przez ciebie będzie płynąć jako częstotliwość, która, tak jak wspomniałaś, ona po prostu uzdrawia twoją przestrzeń. Wszystko wraca na pozycję dobra, po prostu. Tak się dzieje, to prawda, że jak dotykamy Boga i jesteśmy w sercu z Bogiem, to przestrzeń się uzdrawia, uzdrawiają się sytuacje, dzieją się cuda, dzieją się w moim życiu też, dzieją się cuda różne i dziękuję Bogu za nie. I może te cuda nie są takie ważne, jak patrzenie, jak on to robi. Celebrowanie jego w sercu i obserwowanie, a co ty teraz z tym zrobisz? Nie wymyślanie różnych regułek, jak ty to masz zrobić, tylko być przy Bogu, a on wie sam, jak to zrobić i zrobi to o wiele lepiej, niż ty byś to wymyśliła. O wiele lepiej. Bo ty, jako stara struktura, która jeszcze jest bardzo wgryziona, nie zna tej potęgi. Nie potrafi określić, co jest dla ciebie najlepsze, dla tej sytuacji, co jest najlepsze. To Bóg sam najlepiej wie. Tak. Będziesz. Nawet jak o tej potędze się dużo naczytasz, to i tak nic Tak. o niej nie wiesz, Nie. dopóki Nie. się z nią nie połączysz. Tak. Nie. Nie, to on właśnie będzie układał i będzie to wszystko jakby uzdrawiał w twojej przestrzeni. I tylko jakby bycie w modlitwie uzdrowi wszystko, co jest do uzdrowienia. I nie tylko w naszej przestrzeni, ale w przestrzeni też takiej naszej osobistej rodziny, ale też w większej przestrzeni, przestrzeni globalnej, kraju, planety. To jest dużo większe. To nie ogranicza się tylko do jednostki, do rodziny. To jest dużo większe, które się rozwija na naszych oczach. Cudownie, dokładnie, dokładnie tak jest. Ale pięknie, Elu. Piękna, piękna jesteś, piękna jest Twoja istota. Tak się zmieniłaś. No nie znam Ciebie w tym okresie, o którym mówisz, ale po prostu to się czuje, tak? Bo to, co mówisz, to się czuje w tym Twoją historię wibracyjnie, Twoje serce, jak to wszystko przeżywało i to, kim Cię Bóg ulepił. Jaką stałaś się istotą teraz, kiedy zaczęłaś praktykować poddawanie się czemuś większemu,
co czujemy, że jest o wiele potężniejsze od nas, od wszelkiego wyobrażenia na ten temat, że jest ta głębia. I czuć od ciebie, że w tej głębi żyjesz, się w niej poruszasz, mimo że tak jak mówisz, że jeszcze widzisz, że to jest proces, bo jeszcze jest w tobie, są jeszcze rany, ale ta mądrość, ta głębia, ta chwała, którą wyrażasz dla tego większego, to jest cała mądrość, bo jest to energia. Jest to konkretna energia, konkretna wibracja światła, która też wierzy w to, że teraz wpływa do ludzkich serc, które tego słuchają, i ta łaska zaczyna pracować w ich sercach. Tak to, kochani, działa. Wzajemnie się zarażamy. Dlatego, kiedy żyjemy w obecności Boga, to ta obecność przez ciebie zaraża innych ludzi, którzy są otwarci, którzy otwierają serca i wchłaniają tą mądrość, tą pokorę, tą prostotę, ten majestat, bo to się czuje, to się czuje. I to zaczyna po prostu wchodzić w twoje życie. Kochani, tak to działa. No dobrze, kochana Elu, czy jeszcze chciałabyś coś na koniec dodać, czy to już jest wszystko, co chciałaś powiedzieć? Jak O, czujesz? może jeszcze powiem taką sentencję, którą wyczytałam w jakiejś książce, ale ona jakby tak fajnie teraz rezonuje ze mną, że ludzie na Ziemi są jak gobelina utkana z jednego kłębka przez Boga i składa się z różnorodności kolorów ściśle powiązanych ze sobą. Wszystko jest spójne. I to razem tworzy piękno. Cudownie, cudownie. Czyli bez względu na nasze poziomy świadomości. Tak, te kolory to są te poziomy świadomości, gdzie jest światło, gdzie jest cień, gdzie jest czarny kolor i biały i szary, i one korygują, współpracują ze sobą. Jedno bez drugiego nie może istnieć. Jakby one tworzą całość, tworzy piękno. Tak. To ja Jedno bym. bez, No, mów, mów. że jedno bez drugiego istnieć nie może. Tak. Bez kontrastu, no po prostu nie ma doświadczenia, tak? Więc ja bym to jeszcze tutaj dodała i ujęła w takim szerszym aspekcie, że ten gobelin to jest miłość. To jest miłość Boga, która akceptuje wszystko, co się w tym gobelinie dzieje, nawet to, co zaprzecza miłości, co cierpi, co powoduje cierpienie. Czyli chciałabym w ten sposób, kochani, Wam przekazać, że Bóg kocha każdego jednakowo. Miłość kocha całe swoje stworzenie jednakowo. Obojętnie jak wielki oprawca jest, z którym Ty walczysz, do którego masz niezgodę, którego osądzasz, którego nie cierpisz, nienawidzisz, bo coś Ci zrobił, to zdaj sobie sprawę z tego, że Bóg jego i tak samo jak Ciebie kocha. Po prostu. Pięknie, 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 Beatko, nie przestawaj. Nieś tą wiedzę, to światło, to piękno, które masz w sobie. Wspieraj, bo ta planeta potrzebuje miłości. Ludzie ją potrzebują, a nie mogą sobie sami poradzić z wyrwaniem się z cierpienia, z bólu. To, co robisz, jest bardzo ważne i ratuje bardzo, bardzo dużo dusz uwikłanych tej gęstej ciemności. Oj, Aluś, dziękuję Ci pięknie za Twoje piękne słowa, za Twoje takie oddanie, docenianie. Bardzo to doceniam, bardzo dziękuję. Ja po prostu wiem, że to żywy Bóg przez Ciebie mówi i to samo maluje w moim wnętrzu i po prostu wiem, że wchodzi między nas i rozmawia właśnie w tym jednym sercu, w którym czujemy po prostu tą samą obecność, i że jesteśmy równi, jesteśmy tak samo kochani. I to jest takie piękne. To właśnie jest takie piękne, że w końcu nie musimy między sobą rywalizować i walczyć. Nie ma żadnego wroga, jest tylko jedna miłość, jedna. Dlatego Jezus mówił, Bóg jest jeden. I to miał właśnie na myśli, że jest jedna miłość. Kochani, to z naszej strony to byłoby chyba wszystko. Elu, tak? Jak ty tam czujesz?
Tak. Ja myślę, że możemy zakończyć na tym pięknym sentencji, którą wypowiedziałaś. I no mam nadzieję, mam taką nadzieję, że chociaż swoją historią, którą się podzieliłam, może pomóc innym osobom, żeby Zweryfikowały swoje życie. zweryfikować swoje życie, żeby nie musiały dotknąć aż takiego bólu, takiego cierpienia, jakiego ja dotknęłam, żeby się uchronić od Tak, tego. a nawet kiedy dotykają, to żeby miały świadomość tego, że można z tego wyjść. Tak, Absolutnie można z tego wyjść. no Tylko to jest. trzeba ten wewnętrzny wysiłek wykonać, i to jest ten wysiłek jako praca. Od wewnątrz, co ja często mówię, że prawdziwa duchowość to nie jest usia-siusia. Prawdziwa duchowość to jest wysiłek od wewnątrz, gdzie ćwiczymy wyskoczenie z tej bardzo ciężkiej energii, która ma moc magnetyczną i nas wciąga, ciągle nas wciąga na zewnątrz, to stare oprogramowanie. I to jest ten wysiłek, żeby wchodzić, poddawać się w te otwarte ramiona Boga, w miłość, to kochające światło. I bez tego wysiłku nie dasz rady, po prostu, No bo. nie, bo według diagnozy Beatko, schizofrenia jest chorobą nieuleczalną. Jest chorobą nieuleczalną przez świat medycyny. Jest tylko zaleczaną, doprowadzaną do jakiegoś takiego stanu, gdzie możesz funkcjonować, ale to nie jest życie. To jest funkcjonowanie Na progu zamknięciu. życia, na progu Na życia. progu życia, tak, to nie jest prawdziwe życie, bo jesteś Tak. zamrożonym soplem, bez emocji, bez motywacji, bez chęci życia. Na To lekach, które tłumią wszystko, prawda, żeby jakiś spokój utrzymać. tak, to nawet doprowadziło do tego, że miałam takie myśli, żeby sobie życie odebrać, bo nie chciałam tak żyć. Było tak. To życie było takie nieważne i takie puste i takie ciężkie, że wielokrotnie myślałam o tym, ale coś wewnątrz mnie powstrzymywało tą decyzję, że moja rodzina, moje dzieci nie zrozumieją tego. Nie zrobiłam tego, dzięki Bogu nie zrobiłam No tego. właśnie. Bo życie jest darem i powinniśmy dbać o. Cudownie. No i właśnie to, co powiedziałeś, że dzięki Bogu tego nie zrobiłaś i naprawdę dzięki tej obecności, która Cię kocha, tego nie zrobiłaś. Więc jesteś, Twój przykład jest zaprzeczeniem wszelkim normom lekarskim, wszelkim ramom, w które powpisywano różne możliwości wyjścia z chorób lub nie. Różne definicje na temat chorób, więc jesteś przykładem. I takich przykładów jest mnóstwo, tylko o tym świat nie mówi, że miłość Bóg wyciąga ze wszystkich chorób, ze wszystkich najgorszych sytuacji w życiu. Nawet mówię już o szerszych sytuacjach, nie tylko choroby, różnych ciężkich sytuacjach, w jakichkolwiek się znajdujesz. Czy to problemy finansowe, problemy z pracą, w relacjach, cokolwiek to jest. Kiedy oddasz się tej łasce, kiedy oddasz swoje serce, swoje życie, tej obecności, tej miłości, którą zaczniesz dotykalnie, namacalnie czuć, że ona wkracza w twoje życie, a będziesz czuć to wkraczanie, kiedy będziesz praktykować, żeby przebić się przez własną ciemność do tego światła, to zobaczysz, jak ta łaska przejmie całe twoje życie i jakie życie wtedy jest piękne. Jakie ono jest piękne, jaką ma Może wartość. być jeszcze piękniejsze. Tak, i ono rozkwita, dlatego że to światło się w nas poszerza i to jest ta wielowymiarowość, która się w nas otwiera, że Bóg cię będzie prowadzić. Miłość, jako ta częstotliwość, będzie cię prowadzić w różne inne przestrzenie, będziesz otrzymywać nową pracę jako narzędzia, bo my jesteśmy w służbie wszyscy, jako dusze. My nie mamy innego sensu i celu istnienia, bycia, jak życia dla miłości i robienia z miłością i dla miłości. Zobaczcie, jakie to jest mega mądre. Żyć z miłości i robić z miłości dla miłości.
Tylko takie życie ma sens. Żadne inne bez miłości jest puste, jest pusto brzmiące, no jest płytkie. I to teraz do takiego progu płytkości, marności dochodzimy jako cywilizacja, że to odkrywamy, że żyliśmy bez Boga, żyliśmy bez światła, bez miłości. I to nas przekierowywuje, to cierpienie, którego widzimy, eskalację, że jest coraz większy chaos, niepokój, bo nie wiadomo, co będzie. Ja się niczego nie boję. Dlaczego? Dlatego, że Bóg jest. Kiedy Bóg jest, nie ma lęku. Czego masz się obawiać, kiedy jest miłość? Tutaj po prostu masz świadomość, że jest taka opieka, jest takie piękno, jesteś tak ważna dla Boga, który tak bardzo Cię kocha. I to jest ta gwarancja. To jest ta gwarancja w sercu do odkrycia. To jest najcenniejszy, najpiękniejszy skarb, który jest wiecznym skarbem, a nie chwilowym, że to, co błyskotki, jak ja to nazywam, że ego, tak, ma ciągle pragnienia i nigdy się nie cieszy tym, co ma, tak, dlatego że ciągle żyje w takiej pustce, czyli dziurze tutaj, pustce w sercu i tego nie rozumieliśmy jako ludzkość. Ja też długo nie rozumiałam, ty też, Ela, długo nie rozumiałaś, mimo że ego ci mówiło, jaką jesteś cudowną uzdrowicielką i tak dalej, ale nie widziałaś, że w sercu była pustka. My tego nie widzimy. Dopiero kiedy sięgniemy dna, dopiero wtedy zaczynamy odkrywać, że ta pustka była, kiedy zaczynamy się nawracać na ten przepiękny wymiar Królestwa Boga. Królestwa światła, miłości. Kochani, pięknie dziękujemy Tobie, Elu, wyraz Dziękuję widzami, bardzo. dlatego że takie świadectwa są cenne, naprawdę są cenne, bo z tego idzie prawdziwa, żywa energia miłości, to się czuje, energia prawdy. Więc bardzo Ci dziękujemy i kochani, niech posłuży to świadectwo wielu z Was, którzy nie wierzycie, a jesteście w tej ciemnej dziurze, że tak powiem, w swoim życiu, w jakiejkolwiek przestrzeni. To naprawdę, kochani, takich ludzi jak Ela jest mnóstwo. Mam takich ludzi, znam mnóstwo również dookoła siebie. Nie wszyscy mają odwagę, żeby świadczyć o swoim życiu, żeby stanąć publicznie. Dlatego, Elu, bardzo Ci dziękuję za tą odwagę, bardzo to szanuję, co zrobiłaś, bo wiem, że Ci nie było łatwo, bo nie jest łatwo mówić o tym, co jeszcze gdzieś tam czujemy, że jest i nas boli, ale to jest właśnie służba, bo tak jak powiedziałaś i tak żeśmy rozmawiały, czułaś w tle siebie coś większego, że to coś większego chce, żebyś to Tak, przelała, oczywiście. żeby twoja historia miała większe znaczenie, ponieważ poświęcenie twoje jako dusza było ogromne, żeby przeżyć to, co przeżyłaś. Bardzo to szanuję, bardzo cię kocham i bardzo, bardzo z całego serca dziękuję. Ja też Ci, Beatka, dziękuję. Dziękuję Dziękuję. bardzo. Dziękuję. Dziękujemy, kochani, za nasze spotkanie i do następnego razu. Pozdrawiam, kochani. Jak ja popłynie, zestresowana byłam dziś. Tak, no zdecydowanie, bo też tak jak mówisz w naszej rozmowie wcześniej przez telefon, czy też w ogóle w realnej rzeczywistości, to mówiłaś to z większą lekkością, swobodą. Także ja tutaj, kochani, też jeszcze dopowiem właśnie, że no Eli towarzyszył trochę stres i dlatego może troszeczkę tak wyczuwacie, że jakby się zatrzymuje w wielu kwestiach, szuka doboru słów, ale myślę, że to jest zrozumienie, że to nie wynika z jakiegoś oporu u Eli, czy niechęci, czy lęku. To po prostu jest stres, który no wiemy, że wystąpienia publiczne są największym lękiem do pokonania w nas, tak jak i lęk przed śmiercią, który dla nas zaczyna być coraz bardziej śmieszny w tym wymiarze, tak? Bo my wiemy, że po drugiej stronie nie ma się czego bać, dlatego że tam jest ocean tylko miłości. Tak, ale chciałam tutaj tą dogrywkę jeszcze jakby zrobić właśnie, że Ela właśnie zaczęła mówić, no, że po prostu była zestresowana. Także to chciałyśmy tylko jeszcze wyjaśnić, żeby było łatwiejsze zrozumienie, że to było ze stresu, a nie z jakiegokolwiek oporu. Pięknie dziękuję, kochani.